na webinarze tutaj związanym z projektem Zaprogramuj przyszłość nocowym. Chciałbym dzisiaj, nazywam się Michał Dębski, jestem trenerem w Stowarzyszeniu Mistrzowie Kodowania i poprowadzę właśnie dzisiaj ten webinar scratchowy. Z tego scratcha nie juniora, tylko takiego zwykłego na komputery stacjonarne. Jest to projekt właśnie w ramach, jest to webinar w ramach projektu Zaprogramuj przyszłość. I zanim przejdę do jakiegoś konkretnego projektu, który chciałbym omówić dzisiaj, to tak może kilka słów wprowadzenia, ponieważ tutaj mamy taki pomysł na prowadzenie webinarów, które też zawsze staram się stosować, kiedy prowadzę, żeby to nie było tylko takie moje opowiadanie i pokazywanie czegoś, bo tak wiem z doświadczenia, kiedy też słucham webinarów, że w momencie, kiedy samemu się nic nie robi, to tak się wyłączam wtedy i ciężko tak właściwie kojarzyć, o co chodziło, i to takie wtedy mało produktywne. No, dlatego chciałbym, abyśmy wspólnie tutaj tworzyli. Ja coś tam będę tworzył, będę pokazywał, jak co zrobić, omawiał, ale chciałbym, żebyśmy wszyscy, tak jak witam, żebyśmy wszyscy tworzyli jakiś tam projekcik. To oczywiście będzie na początku coś prostego. Może potem delikatnie się będziemy wspinać, żeby to było ciekawsze i ładniejsze, ale na początku to na pewno zaczniemy tak, że dla każdego będzie to coś łatwego. I może tylko takie jedno pytanie, czy Państwo znacie Scratcha tego na komputery stacjonarne, czy gdzieś tam się już bawiliście, bawiłyście Panie, bo Panie są tutaj akurat, czy tak trzeba od podstaw wszystko pokazywać, tak jak jakieś pojęcie o Scratchu już może macie. Ja tutaj no wiem, że nie usłyszę Was, natomiast tutaj, jeżeli oczekuję odpowiedzi przez czat, tak, to wtedy będę mógł zobaczyć, czy jakieś pojęcie, tak, Pani Joanna, się dobrze widzę, ma. I Pani Ewa też tutaj widzę, że jest z nami. I junior bardziej niż Scratch, tak? No dobra, to ja tak z kolei odwrotnie, bo juniora się pojawił junior, to kiedyś tam sobie troszeczkę poeksperymentowałem, pobawiłem się, natomiast nie siedzę w nim tak na bieżąco, bardziej w Scratchu zwykłym. Natomiast one są podobne, tak? Tutaj ten Scratch, który dzisiaj będę pokazywał, on jest ciut bardziej, czy ma więcej możliwości, o. Można zrobić to samo, co w tym juniorze, ale jest dużo więcej rzeczy jeszcze z kursu. No to super. To ja tylko może tak pokażę jeszcze raz, tak dla przypomnienia, pewne elementy i od razu zaraz przejdziemy. No to, żeby mógł zaprezentować, to ja tylko przełączę się jeszcze na udostępnianie teraz ekranu. Już momencik, bo to chwilkę zwykle trwa. Mam nadzieję, że uda się połączyć. O, już mam pełen ekran, prezentuję ekran i tu się przełączę na czat. Momencik. O, jeszcze nie to. O, tu za mocno schowałem. O, czy widzicie Państwo tutaj teraz mojego Scratcha, mój pulpit, czy wszystko dobrze poszło? Mam nadzieję, że tak. To ja w międzyczasie będę mówił, a bardzo bym prosił tutaj jeszcze o informację, czy widać mój ekran. Tylko dla przypomnienia, Scratch jest w dwóch wersjach, Scratch taki wersji, jeżeli chodzi o tego zwykłego Scratcha. Świetnie, dziękuję za odpowiedź. Wersja online i wersja, jak my to nazywamy, tak offline, czyli albo można sobie zainstalować Scratcha i to wtedy, to może jeszcze raz zaraz pokażę. Tak dla przypomnienia, oficjalna strona Scratcha, na której jestem aktualnie i do której też zachęcam, to właśnie scratch.edu. Tutaj nie wiem, czy macie Państwo konta pozakładane, jeśli nie, to bym bardzo polecał, czyli dołącz do Scratcha, tam jest kilka elementów, które trzeba przejść.
Albo też, jeżeli nie wiem, czy też znacie taką wersję, na samym dole to dwie rzeczy. Tutaj możemy, o, jest takie, chyba widać, tak? Edytor offline. I tutaj można, ja może na chwileczkę tylko w to kliknę. I tutaj jest możliwość pobrania Scratcha na różne systemy, na Maci, na Windowsa, Linuxa. Najpierw trzeba pobrać środowisko Adobe Air, potem samego Scratcha, zainstalować, to chwilkę trwa i mamy wersję offline, to taka, że jeżeli my, zwłaszcza kiedy mamy kłopot z netem, to wtedy mamy zawsze dostęp do internetu, zawsze mamy możliwość korzystania na danym urządzeniu, bez względu na to, czy internet działa, czy nie. Natomiast druga wersja to właśnie ta, z której będę korzystał, jakoś tak ją ostatnio bardzo polubiłem, wersja online. Czyli z kolei mogę w jakimkolwiek miejscu na świecie, gdzie mam dostęp do internetu, z tego korzystać. To tylko może tak jeszcze słówko jedno, nie wiem, czy też znacie. Tutaj jest taka zakładka na tej stronie głównej, na samym dole, dla nauczycieli. Przepraszam. I tu jest taka opcja, że można założyć sobie konto nauczyciela. I ja już nie będę zakładał, ale tutaj można założyć. Ono jest o tyle ciekawe, że. Zaraz pokażę może dlaczego. Zaloguję. Jeżeli też macie konta, to witam serdecznie też, tak? Jeżeli macie Państwo konta, to proszę się zalogować. Ja tutaj się już też loguję. I może od razu powiem to, co zacząłem mówić, dlaczego warto mieć to nauczycielskie, ponieważ jak klikam w ten mój login, jest taka opcja moje klasy. I ja mam tylko jedno, ponieważ ja jestem nauczycielem matematyki i jedynie na kółku zajmuję się Scratchem. Nie prowadzę zajęć informatyki tak normalnie, systematycznie w planie, tylko jako kółko. Tutaj mam możliwość założenia grupy albo kilku grup, do której będą należeli moi uczniowie. To jest 56, bo jakoś tam się nazbierali w ciągu tych kilku lat. Zakład mogę założyć tutaj im konta, jakieś tam, czy oni muszą jakiś login, wymyślają hasło, ja dodaję, albo wysyłam im link, sami się rejestrują. I to jest o tyle dobre, że no, pewnie z młodszymi jeszcze gorzej, natomiast ci moi od trzeciej do szóstej klasy, to zdarza im się, że czasami zapominają hasła, zapominają, jaki mieli login, bo coś tam przekręcą, jakąś literkę, coś się nie zgadza, cyferkę nie chce działać, a dzięki temu tutaj mam ich w listy w każdej chwili, jak przychodzą, jak ktoś czegoś zapomniał, to możemy sobie odświeżyć hasło i jest to o tyle wygodne. Także zachęcam do założenia nie tylko konta dla siebie, ale też tego konta nauczycielskiego. No tak, Scratch Junior to jest też, to jest taka wersja uproszczona, taka bez żadnych takich napisów specjalnie. Natomiast dzisiaj będę mówił o Scratchu takim właśnie na komputerach. On jest jakby trochę starszy, ale starszy nie czyli gorszy. Znaczy ma więcej właśnie możliwości niż Scratch Junior. Scratch Junior jest uproszczony dla maluchów. Natomiast ten jest już taki jakby kolejny kroczek dla tych, którzy mają już jakieś pojęcie. Ja działam, tak jak mówię, w tym roku też mam trzecioklasistów na kółku, no i oni już też jakoś tam sobie radzą w tym, więc myślę, że w tych nauczaniu początkowym też można się tym bawić. Zresztą nie tylko moje doświadczenie, ale wielu innych nauczycieli, którzy korzystają. Dobrze, to żeby nie przedłużać, to przypominam, jestem na Scratchu, przejdę do projektu. Ja dzisiejszy webinar nazwałem, ojejku, chyba jakoś tak matematyka, dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Może nawet uda nam się coś tam z dzieleniem porobić, zobaczymy. Chodzi o to, że takie podstawowe rzeczy matematyczne. I na razie może tutaj właśnie, aha, okno, nie wiem, czy też tutaj Państwo znacie. Do góry, tu gdzie raz podświetliłem, mogę sobie wpisać nazwę projektu. Załóżmy dodawanie. Ponieważ pewnie już tworzyłem kiedyś coś o dodawaniu, to żeby nazwa się nie zdublowała, to napiszę sobie webinar, dodawanie webinar na przykład. Ale nazwijmy to dodawanie. No i taki projekcik, zupełnie na początku, może zacznę właśnie od takiej najłatwiejszej wersji, co by tutaj można zrobić. Aha, to tylko słówko jeszcze jedno komentarza.
Tutaj, gdzie jest ten kod teraz, nie wiem, czy widać, jeżdżę myszką po tym. To, przepraszam, to jest nasze miejsce akcji, tu będzie się działa nasza akcja. Na dole tutaj widać, gdzie jest kotek. To są tak zwane duszki, czyli postacie, które się poruszają w tym świecie, w naszym projekcie, w naszym programie, w świecie Scratcha. Te na razie automatycznie mam jednego kota. Tutaj mam takie cztery ikonki. Mogę wybrać duszka z biblioteki, mogę go samodzielnie narysować, mogę pobrać go z obrazek, zwłaszcza z jakiegoś tam pliku, albo mogę włączyć aparat i zrobić sobie zdjęcie, czy zdjęcie klasy, tego co, miejsce, w którym aktualnie jestem. To są te postacie. Tutaj na dole też obawiam się, że niestety nam trochę ucina. O, teraz może będzie widać, tak. Sam program do webinarów ucina troszeczkę ekran mi, tego, że dołu nie widać, więc postaram się tego pilnować, ale gdybym zapomniał, to proszę protestować. Tutaj ekran też, przepraszam, tutaj jest scena, scena to jest jakby tło. O ile to się może poruszać, ten duszki się poruszają, tyle scena to jest coś nieruchomego, co jest po prostu tłem i też mogę dodać na cztery osoby, na cztery sposoby. Mogę albo wgrać z pewnej biblioteki, którą ma Scratch wbudowaną, albo mogę samodzielnie narysować, pobrać coś tam z internetu i z pliku wgrać, albo też zrobić zdjęcie. Także mogę na takie sposoby. O, witam, witam. Mogę na takie sposoby tutaj do. No, jakieś tam obrazy sobie wgrać. I to, co nas będzie też bardzo interesowało, a mianowicie te wszystkie bloczki, tak? Skoro tutaj mówicie Państwo, że znacie Scratcha Juniora z gdzieś tam z tych zajęć, na których byliście, ze szkolenia, no to tutaj jest, jak widać, trochę bardziej rozbudowane, tak? Ponieważ tam też są zakładki w Scratchu Juniorze, z tym, że zdaje się nieopisane słowami, jedynie kolorami. Kolory chyba też są podobne tutaj do tych, które mamy w Scratchu zwykłym. I tam co prawda są same gramy, także po ukazanie pewnych rzeczy za pomocą strzałek jakichś tam i innych obrazków, a tu są opisane. No tutaj na jakichś wcześniejszych webinarach też, tak, tak, witam, witam, te są, są napisy i czasami tutaj panie, czy no panie akurat na ostatnim też mówiły, że czasami dzieci mają kłopot z przeczytaniem pewnych rzeczy, ale to ja myślę, że tak w pierwszej chwili tylko, bo zwłaszcza w takich prostych projektach, kiedy coś tam będziemy tworzyli, to nawet wielkie czytanie nie jest potrzebne. Wystarczy takie oswojenie się, tak? Tutaj, przepraszam, widzimy, mamy strzałki, które pokazują, że mamy się obrócić o ileś w jedną, w drugą stronę. Nawet jeżeli te dzieci jeszcze nie kojarzą, co to znaczy, że 15 stopni, to mogą po prostu komentować, zobaczyć, co z tego wyjdzie, jak gdzieś tam poobracają. Jakieś duszki. No przesunięcie do przodu, z tym kierunkiem to też, tutaj nawet mamy napisane prawo, lewo, góra, dół, no tyle to może nawet przeczytają, jeżeli rozwiną, przepraszam, ten bloczek, no a inne to po prostu z czasem gdzieś tam też nie muszą wszystkiego od razu korzystać. Tu mamy coś tam z wyglądów na różne rzeczy. Ja myślę, że dzieci tak nawet szybciej, nie wiem jak takie mówię, z maruszkami może nie mam wszystkiego doświadczenia, natomiast moi, do tej pory często miałem czwarte, piąte klasy na kółku, tacy jako zaczynają, jako rozpoczynający, no to też, no, ja czasami starałem się tak po kolei metodycznie pokazywać, co i jak, a oni tam wszystko, jak to mówią, rachu ciachu, wszystko poeksperymentują, wszystko to, już chcieli wiedzieć, co to są zmienne, co tutaj robić, jak, a po co w ogóle więcej bloków, co jeszcze, także dzieci są w tym szybkie i jakoś tak nie boją się eksperymentować, więc myślę, że też tutaj ogarną. No właśnie, no właśnie, nie mają żadnych obaw. My to pamiętam na szkoleniu, to też tak czekaliśmy, aż prowadzący powie, czy tutaj, teraz to, a dzieciaki to się rzucają na wszystko i robią. Dobra. Tak to się troszeczkę rozgadałem. Tutaj mamy też dźwięki, możliwość pobierania dźwięków, wgrywania, to też do tego dzisiaj na chwileczkę nawiążę. Też coś tam możemy z rysowaniem, czyli ten pisak, dane,
są zmienne, oczywiście zmienne, to tak ja mówię w szóstej klasie o tym, natomiast dzieci jakoś to prościej, zaraz próbujemy też wyjaśnić. Zdarzenia, no to są ważne rzeczy, ponieważ za każdy program zaczyna się od któregoś z tych zdarzeń, no, czyli program może zostać uruchomiony poprzez to, że klikam zieloną flagę, to są tak samo jak w starszym juniorze, albo że naciskam jakiś tam przycisk, czy samego duszka klikam, czy jeżeli tło się zmieni na inne. To właściwie chyba podobnie jak w Scratchu Juniorze. Dodatkowo mamy coś tam o głośności, ale to ja prawdę mówiąc rzadko używam tego. No i komunikaty. Komunikaty też są przydatne. Zobaczymy, być może dzisiaj też coś tam zrobimy jeszcze. Kontrola, no to są różne warunki, tak? Też myślę, że dzisiaj, jeżeli to, znaczy coś z tego dotkniemy, ale tak delikatnie. Czujniki najróżniejsze, no ale to myślę, to tak można podkrywać z czasem. No i tu wreszcie matematyka. Dzisiaj chciałem, tak jak mówię, trochę matematyki, natomiast zaraz chwileczkę sobie też o tym powiemy. No i więcej bloków, ale to na pewno nie dzisiaj. No właśnie, metodą prób i błędów zobaczą sobie, co w razie czego raz na 1000 kliknięć zapytają, o co chodzi i co to jest, a większość sami odkryją. Jeszcze jedno, tak samo, nie wiem, chyba tak samo jak w Scratchu, tutaj możemy, mamy kostiumy, czyli dany duszek, dana postać może mieć różne wyglądy jakby, tak? Czyli raz jest taki, raz tak jakby już zaczynał biec ten kot, czyli mamy różne kostiumy i tym też możemy się posługiwać. Czy o tym powiem, to nie wiem, dzisiaj zobaczymy. No i dźwięki też możemy coś tu nagrywać, automatycznie jest miauczenie, to też zawsze na taki moment, o. Taki moment, jak dzieci odkryją, że są dźwięki, to się robi ogromny hałas na zajęcie. Dobra, to tyle takiego małego wprowadzenia. Myślę, że reszta, jak to się mówi, wyjdzie w praniu. I chciałbym teraz zacząć taki pierwszy projekt dotyczący właśnie, no, coś z dodawaniem, może tak napisałem. Czasami dobrze by było, żeby na przykład dać, no, zwłaszcza takim młodszym dzieciom, może zaczniemy od takich bardzo prostych rzeczy, możliwość tego, żeby komputer zadawał im pytania i sprawdzał, czy dobrze, żeby to nie trzeba było gdzieś tam stać, to sami sobie coś tam zrobił. Nawet prawdę mówiąc, jak z piątymi klasami, co ostatnio coś tam zadałem im, żeby zrobili jakiś program, co prawda trochę trudniejszy, ale też oni zrobili to w ten sposób. Jest możliwość, żeby była właśnie taka reakcja na zasadzie zadawania pytań i odpowiedzi. I ja może pokażę, na razie potem to usunę, ale chwileczkę, powiększę, żeby było widać dobrze, że właśnie, że kiedy tego kota chce, kiedy zaczynamy program, kot ma zadać pytanie. Tutaj macie Państwo takie jasno-niebieskie czujniki i jest takie raz, dwa, piąty od góry, zapytaj, no jak masz na imię, tak, what's your name, i czekaj. I zobaczmy, ja może tylko pokażę, jak to działa. Kod zadaje to pytanie. To pytanie cały czas jest wyświetlone, a tu na dole pojawia się ramka, w której możemy wpisać odpowiedź. No, mógłbym zadać pytanie, na przykład, no nie wiem, 2 plus 2 równa się, znak zapytania. A, przepraszam, co ja robię, nie tu. Nie o to mi chodziło. Mógłbym zadać tutaj, żeby kod na początku, o, tu muszę wpisać pytanie. Teraz uruchamiam jeszcze raz. O, pojawia się 2 plus 2 równa się coś tam. I teraz ja mogę tu wpisać, że 4 na przykład zatwierdzam enterem albo tym niebieskim, tak, znaczkiem. No i nic się na razie nie dzieje, bo dalej nic nie ma w programie. I właśnie czasami uczniowie robią w ten sposób, że zadają jakieś tam pytanie, czekają na oczekują odpowiedzi. No i załóżmy, komputer ma sprawdzić. Jak on może sprawdzić, tak? On musi pomyśleć, czy nasza odpowiedź jest dobra. I tutaj mamy w kontroli coś takiego. Ja może od razu wezmę też taki bloczek. Wejdziemy do kontroli. I jeżeli coś tam, to w przeciwnym razie od razu weźmy. Jeżeli co? Co teraz komputer powinien zrobić? Powinien porównać, czy nasza odpowiedź jest dobra, tak? Do porównywania służą z wyrażeń taki znak równania. Tak będziemy porównywali, czy to, co my powiemy, jest takie samo, jak to, co powinno być. No dobrze.
Aha, jakbym jeszcze taka jedna tylko dygresja. Ja czasami tak się rozpędzam, jak zaczynam mówić, bo tak powiem, mam w głowie jakiś tam projekt i wiem, jak to chcę zrobić. Natomiast zdaję sobie sprawę, że tak technicznie jest to trochę trudne dla Państwa, że z jednej strony próbujcie domyśleć się, o co może mi chodzić, patrzycie na to, co się pojawia na Waszym ekranie, a pewnie jeszcze gdzieś tam próbujecie zrobić coś tam na swoim komputerze, żeby tak powiem, równolegle ze mną działać. Więc no, pewnie mi to idzie dużo szybciej, dlatego że ja tylko w jednym miejscu to wszystko robię, ewentualnie kątem oka spoglądam na czat. Natomiast u Państwa to jest dużo więcej roboty z tym, żeby ogarnąć to, co mówię, żeby zrobić coś tam u siebie. Więc jakbym robił za wolno albo za szybko, to bardzo proszę o sygnał, to ja wtedy zmienię tempo działania. I teraz co, jeżeli? I teraz skąd mam wiedzieć, co ja wpisałem w to okienko? Zobaczmy, pod tym pytaniem w czujnika mamy odpowiedź. I sobie tutaj przeciągnąłem. Jeszcze raz wziąłem tą odpowiedź i przeciągnąłem tutaj do tego okienka. Tutaj musimy zrobić tak, ja może jeszcze raz to usunę. Jak przeciągam, to tak, żeby początek tego bloczka, czyli tutaj, gdzie mam literkę O na przykład, wskoczyło o w ten kwadracik. Ten kwadracik, nie wiem, czy widzicie Państwo, tak się podświetlił tutaj pod spodem. To znaczy, że mogę puścić tutaj i wtedy on wskoczy dobrze. Czyli co, jeżeli moja odpowiedź, no 2 plus 2, 4, tak? Jeżeli jest równa 4, o, kod powinien mnie pochwalić, a jak nie będzie równa 4, czyli w przeciwnym razie, no powie, że niestety się pomyliłem. Tutaj albo mógłbym nagrywać dźwięki, być może chwilkę później coś tam zrobimy z tymi dźwiękami, ale na razie nie. Ten kod może posługiwać się takimi komiksowymi dymkami, tak? I to jest w wyglądach. Nie w dźwiękach, tylko w wyglądach. Mamy pierwszy z góry, powiedz hello przez 2 sekundy i zmieniamy hello na, nie wiem, brawo. I mogę wziąć jeszcze jeden, a w przeciwnym razie powiedz niestety pomyłka. I możemy eksperymentować. Ja to uruchomię. 2 plus 2. No załóżmy na początek, czy dobrze. Brawo. Jeszcze raz sobie uruchomię. 2 plus 2 to 3. No niestety pomyłka. Czyli projekt na razie działa. Chociaż ja, tak jak mówię, to na razie jest taki bardzo słaba wersja, taka nie polecam takiego sposobu. Dlaczego? Nie polecam tego, że no, można by po chwili już się nauczyć na pamięć, tak? Bo jeżeli chciałbym zadać uczniom, czy żeby jeden uczeń drugiemu zadał 10 pytań, to musiałby teraz to samo 10 razy napisać, tak? Czy to samo? Podobne, inne pytania, że na raz będzie 2 plus 2, innym razem 5 plus 1, a potem jeszcze coś tam innego. I za każdym razem znowu dobrze, źle, jak odpowiedź, i to byłoby no, dużo pisania. A już potem wszyscy by wiedzieli, że odpowiedź na pierwsze pytanie to jest 4, na drugie załóżmy 6, na trzecie jeszcze coś tam. Więc co tu zrobić, żeby. No właśnie, żeby to nie było takie oczywiste. No to, no nie wiem, można by pomyśleć, nie wiem. Można popróbować na przykład, żeby dzieci też zadawały sobie pytania i potem jakby przeanalizować taki proces, co się dzieje, kiedy zadaje pytanie. Ta osoba, która zadaje pytanie, no załóżmy, że ustalamy na początek, że będą to jakieś małe liczby, że będą to, załóżmy, każda liczba będzie od 1 do 9, do 10, żeby nie przesadzić tą wielkością, tak, z tym zakresem, bo to chyba się mocno zmniejszyło w 1-3, żeby dzieci czasem się nie zmęczyły za bardzo. Więc to niech to będzie jakiś mały zakres. No ale co ja robię? Żeby zadać pytanie, muszę wymyślić. Wymyślić, jaka będzie pierwsza liczba, jaka będzie druga liczba. Potem powinienem sam sobie w głowie przeliczyć, jaka będzie odpowiedź. Że w momencie, bo chodzi mi o to, że ja zadaję pytanie koledze, koleżance czy nauczyciel dziecku, no to muszę sam sobie przeliczyć, jaka jest odpowiedź.
No i wtedy dopiero, jak on mi odpowie, czy ona odpowie, to będę wiedział, czy dobrze, czy źle. Czyli właściwie muszę zrobić takie trzy rzeczy, zanim mogę zacząć słuchać odpowiedzi. Po pierwsze, wymyślam pierwszą liczbę, wymyślam drugą liczbę, obliczam, jaka jest odpowiedź prawidłowa, prawidłowy wynik. No i dopiero wtedy mogę nasłuchiwać, tak? Czasami pewnie też dzieci, jak sobie zadają pytanie i ktoś już chce odpowiedzieć, to oni mówią, a poczekaj, poczekaj, jeszcze nie, bo jeszcze sam tego nie obliczyłem. Więc tutaj też możemy właśnie tak to zrobić, tak, że potrzebujemy jakby takie trzy szufladki w głowie, tak, na pierwszą liczbę, na drugą liczbę i nasz wynik. To może od razu pójdziemy tak teraz poważniej. I właśnie można tak w ten sposób, tak, żeby nie mówić o jakichś tam zmiennych, o jakiejś poważniejszej matematyce tym dzieciom, no to powiedzieć, że to są właśnie takie trzy rzeczy, tak, że trzy szufladki potrzebuję w głowie. Do tych szufladek wkładam właśnie te rzeczy. Czyli jedna z liczba, druga liczba i wynik. I właśnie te szufladki to są tutaj w danych, możemy wtedy przeskoczyć, powiedzieć im, tak zwane zmienne, dziwna nazwa, ale tak się nazywają, ale to są takie szufladki na liczby. I naciśnijmy, otwórz zmienną, to może nic nie zmieniajmy, tak? Bo to jest taka opcja, czy dla wszystkich duszków, czy tylko dla tego duszka. Możemy tego po prostu nie dotykać w ogóle, tak? Załóżmy, automatycznie się tworzy, że dla wszystkich duszków i nie tak zostanie. Nie musimy nic wyjaśniać. Ja mogę ewentualnie powiedzieć, że chodzi o to, że czasami coś tam potrzebujemy tylko, żeby jeden dany duszek to widział, a drugi jakby nie, ale to jest akurat mało istotne. Dobra, nazwa zmiennej, nazwijmy to liczba 1. Tak? Nazwa zmiennej liczba 1. OK. Od razu stworzę drugą szufladkę tutaj, czyli drugą zmienną, liczba 2 i OK. I może sobie stworzę jeszcze trzecią taką szufladkę jakby w głowie, a będzie wynikiem. I stworzyłem takie trzy szufladki, one są tutaj widoczne. Jakbym chciał je ukryć, potem to mogę tutaj odklikać, tak, na środku. I wtedy znikają, ale na razie na czas eksperymentów to polecam, żeby jednak to sobie zostawić, bo wtedy, wtedy właśnie widzimy, co się dzieje, tak? Czy coś wszystko dobrze nam idzie. No dobra. I co ma być teraz tą liczbą 1, liczbą 2 i wynikiem? Znowu, wróćmy do naszego takiego procesu myślowego, że tak powiem to ładnie nazwę. Ja wiem, że potrzebuję pierwszą liczbę, mam już szufladkę na to i muszę coś do tej szufladki wrzucić, tak? Muszę wymyślić albo w mojej głowie jakimś sposobem wylosować sobie, jaka będzie pierwsza. Tak? Może specjalnie dzieci się nad tym nie zastanawiają, bo to czasami co pierwsze na język przyjdzie, ale jakoś tam sobie wymyślam, czy jakiś tam coś się u mnie w głowie losuje. I do losowania służy z wyrażeń. Tutaj mamy takie, tak? Może dzieci zauważą, jak powiemy, że my wystarczy dojść z wyrażeń z tych czy jasnozielonych. Mamy coś do losowania. Ja sobie wezmę to. Losuj. Niech będzie nawet tak, jak jest, od 1 do 10. Całkiem ładny zakres może być. I co z tym zrobić? No, muszę to wrzucić do tej mojej szufladki. Wracam znowu do danych. I zobaczmy. Tutaj mam taki teraz bloczek się pojawił. Ustaw wynik na 0. No wynik, bo to była ostatnia zmienna, jaką dodałem, ale przełączam na razie na pierwszą szufladkę. Ustaw liczba 1 na to, co moja głowa wylosuje. To może na razie zwężę. Ustaw liczbę pierwszą na to, co moja głowa wylosowała. Tak samo powinienem zrobić z drugą liczbą. Znowu mam wylosować coś tam dla mojej głowy. W mojej głowie jest pytanie. I teraz tak. Albo mogę znowu to samo stworzyć, albo tutaj w Scratchu jest
Tak, że jeżeli złapię w jakimś momencie, to łapię i przeciągam od tego momentu wszystko w dół. Więc sobie złapię na to pytanie, na chwileczkę odciągnę, zaraz powiem dlaczego. I mogę sobie to skopiować. Jak to skopiować? Normalnie powinno działać, że jak prawym przyciskiem myszy nacisnę teraz znaczy najadę na to ustaw liczba 1, to powinno się pojawić takie okienko: duplikuj, usuń, dodaj komentarz, pomoc. I ja wezmę duplikuj. Gdyby to nie zadziałało, bo czasami tak się zdarza, że coś tam jest chyba źle skonfigurowane w komputerze, albo tam niedokonfigurowane, albo coś tam jeszcze jakiś inny błąd wyskakuje, no to prawy przycisk nie działa nam tutaj w tym. I wtedy jest też taka opcja, tutaj widzicie do góry Państwo, mamy taką pieczątkę. Pieczątka oznacza duplikuj. Czyli mogę też nacisnąć pieczątkę, to co chcę powielić, o, sobie naciskam. I dopinam tutaj. Tak, tutaj tak samo jak w Scratchu Juniorze, po prostu utworzymy program łącząc te puzzle. Tylko co teraz mam? Ustaw liczba 1 na to, co wymyślę, i ustaw liczba 2, tak, żeby dwie liczby ustalił. Zaraz zobaczymy, czy to będzie działać, ale może w takim razie jeszcze jedna rzecz, żeby od razu komputer nam obliczył wynik. Na co ma ustawić nasz wynik? No załóżmy, tak jak mamy w temacie, chcemy dodawać, czyli musi ustawić wynik na jakieś tam dodawanie. I sobie wezmę tutaj z wyrażeń, na samej górze mam dodawanie, ale żeby ustalić wynik, co musi dodać? No musi dodać liczbę pierwszą i drugą. Wracam do liczba pierwsza i liczba druga. Może na razie bez tego pytania przetestuję to i zobaczymy. Uruchamiam. No tak, ustawiła się. Liczba pierwsza się u mnie wylosowała na 2, 5 i wynik się 7. Teraz 8, 8, 16, 5, 2, 7, znowu 2, 9, 11, 7, 8, 15, 10, 1, 11, 7, 4, 11. No, działa 1, 6, 7. Dobrze, czyli wszystko działa, na razie wszystko jest dobrze. Tak, czyli mamy. Czy Państwo też macie? Jesteście? Nie przyspieszyłem za bardzo? Jesteście też tutaj na tym etapie co ja, czy coś tam trzeba zwolnić albo jeszcze raz coś powiedzieć? To jeszcze raz tylko tak, przypominam, pierwsza liczba, czyli mam. Super, cieszę się. Pierwsza liczba, tak? Czyli taka szufladka, w której sobie wrzucam coś tam, co wylosuje mi się w głowie od 1 do 10. Liczba druga znowu tak samo losuje się od 1 do 10. A potem ustawiam wynik, czyli ta odpowiedź, której oczekuję od mojego partnera, z którym gram, na wynik dodawania tego. Liczba 1 plus liczba 2. I tutaj przetestowałem, wszystko ładnie działa. Tylko teraz tak, on powinien mnie zapytać i zobaczmy, powinien zadać pytanie, takie załóżmy jak tutaj, pierwsza liczba plus druga liczba, czyli znowu teraz komputer musi wyciągnąć z tych szufladek, co jest, tak, z szufladki, która się nazywa liczba 1, z szufladki, która się nazywa liczba 2, powinien powyciągać zawartość i pojawić się tutaj. No i tu się pojawia taki mały problem, że nie możemy wrzucić tutaj, bo jak wrzucę jedną liczbę, o, zobaczmy, i chcę teraz, nie wiem, plus, już nie mam gdzie dopisać tego plusika, nie mam gdzie dopisać drugiej liczby, więc byłby kłopot. A z kolei, gdybym skopiował to, co mam tutaj do góry, tak, czyli gdybym to sobie o, właśnie, już teraz przestało działać coś, gdybym skopiował sobie teraz to i podpiął, to zobaczmy. To jest źle, to ja zrazu usunę, proszę tego, można nie kopiować. O, to on od razu mi mówi, jaka jest odpowiedź, także nie zadaje mi w ogóle pytania, tylko od razu, bo ponieważ to oznacza, że on ma obliczyć dopiero od razu mi wynik tutaj tego dodawania. Więc taki mały kłopocik się pojawia, więc to jest złe rozwiązanie. Musimy zrobić tak, żeby pojawiło się takie coś. Musi być pierwsza liczba,
znaczek dodawania i druga liczba. W tym celu musimy, tak jeszcze jedna rzecz tutaj z wyrażeń, wziąć takie coś, co nazywa się połącz hello i word. Nie wiem, czy tutaj widzicie, pod tu mamy takie pękęciate, nazwijmy to, i lub nie. Natomiast pod nimi mamy połącz i to połącz. I dzięki temu teraz już mam dwa okienka, a ja będę potrzebował trzy. Więc jeszcze raz biorę połącz, wkładam jedno, drugie i mam już teraz trzy. Tak, czyli biorę tutaj połącz i liczba jedna, tutaj będzie, na środku będzie spacja, plusik najlepiej, znaczy lepiej ten plusik ze spacją przed i po, żeby to się tak nie za bardzo nie połączyło. I teraz tutaj wrzucę liczbę pierwszą, a tu wrzucę na końcu liczbę drugą. O, chyba widać, widać. I teraz już powinno prawie zadziałać. Przetestuję. O, jest. 4 plus 4 równa się coś. 5 plus 6 równa się coś. 10 plus 5 równa się coś. I tam coś się co chwilę zmienia. I teraz może, jeśli mamy to, to musimy tylko zobaczyć, bo co dalej jest. On tutaj, dalej program, on mnie zadaje pytanie i czeka. Ja wpisuję odpowiedź, zatwierdzam i on wtedy sprawdza. Czy jeżeli moja odpowiedź równa się 4, no nie może się zawsze równać 4, tak? To mnie pochwali albo powie, że pomyliłem się. Z czym powinien porównywać tą odpowiedź? Moja odpowiedź powinna być... No na pewno nie 4. Tu powinno być? Ktoś ma pomysł? Jak nie, to co ja teraz robię, tak? Czyli możemy sobie znowu wrócić, jeszcze raz przejdziemy przez to. Po kolei, pierwsza linijka, moja głowa losuje pierwszą liczbę. Druga linijka, moja głowa losuje drugą liczbę. Trzecia linijka, obliczam sobie w głowie, ile to jest pierwsza liczba plus druga i wynik ustawiam właśnie na to. Potem zadaję pytanie to, jak już wymyśliłem, wszystko wiem, zadaję czy mojemu słuchaczowi, mojemu koleżance, koledze, uczniowi. No i wtedy czekam na jego odpowiedź i jak on mi odpowie, to ja muszę teraz sprawdzić, czy to, co on, czy tam ona powiedziała, jest, zgadza się i jest takie samo jak... Ktoś mi podpowie? Nie ma pomysłów. Ma oczywiście porównać, czy to jest takie samo jak wynik. Czyli muszę tutaj porównać z wynikiem. No i teraz, jeżeli jest to samo, jeżeli moja odpowiedź jest taka sama, czy odpowiedź mojego ucznia jest taka sama jak mój wynik, no to dobrze, jak nie, to albo ja się pomyliłem, albo on. Ponieważ tutaj, o ile jeszcze ja się mogę pomylić, to tutaj komputer się nie pomyli, więc komputer jest pewny. Więc jeżeli odpowiedź jest taka sama jak wynik, to pochwali mnie, a jak nie, to powie, że się pomyliłem. No, czyli powinno działać. Mamy to. Przetestujemy. Pyta mnie 7 plus 4. 11, brawo. A teraz zapyta. Aha, nie zapyta na razie. O, 1 plus 1, jakie proste mam. A ja mu i tak powiem, że 1, albo 11, bo 1 plus 1 to 11 może. No nie, niestety pomyłka. No okej, okay. Czyli wszystko ładnie działa. No dobra, to taką podstawową, najbardziej, aha, podstawową wersję mamy. Co by tu można jeszcze, tylko jedną rzecz, bo zobaczmy, teraz na razie jest tak, że
On zadaje pytanie i kończy się. A gdybym chciał, żeby on mi zadał to pytanie, nie wiem, 10 razy, tak? Czy 10 różnych pytań, to co? To cały ten proces od początku do końca musiałby się wydarzyć, no ileś tam razy, załóżmy 10. Do tego też służy takie. O, mamy tutaj w kontroli, drugie od góry. Powtórz 10 razy. I raz zobaczmy, co wystarczy zrobić. Przeciągam to tutaj i najeżdżam w to miejsce, które chcę, żeby było powtórzone. Ponieważ chcę wszystko, to najeżdżam zaraz pod zieloną flagą. I wszystko ten. Czasami to może być taki krokodylek, tak? Bierze do paszczy całe to. I wszystko się będzie wykonywało 10 razy. No już nie będę przetestował tego 10 razy, ale on mi 10 razy zada pytanie i dopiero wtedy zakończy. Cokolwiek wpiszę teraz. Może 10 razy. Dobrze, brawo. I rzeczywiście zadaję to pytanie. Tak naprawdę on 10 razy będzie chciał mi zadać to pytanie, ale nie będę już nie raz tego testował, bo po co? Dobrze, no może teraz chwileczkę się tylko w coś tam do rysowania. Zobaczmy, bo to dzieci też bardzo lubią. Jeżeli mam scenę, to mogę sobie dodać. Załóżmy, że będę w wodzie. Przetestujmy sobie. Tutaj na dole mamy taki przycisk, możemy wybrać coś. Pod sceną ten pierwszy z lewej strony zaraz. I tutaj załóżmy. Oj, nie ma tego, co chciałem, czy nie widzę? A jest. Coś się zmniejszyło. A nie, jest tutaj, ukryło się. O, ja lubię taki świat wodny tutaj w Scratchu. I ten kotek, który będzie mi zadawał pytanie. Tak. Już jest bardziej kolorowo. Gdybym chciał, a właśnie, gdybym chciał, żeby to nie był kotek. No mógłbym wszystko zmienić, wszystko przeciągnąć, albo może tak zrobię. Gdybym chciał, żeby to nie był kotek i nagle mam taki pomysł, że wszystko zmienia. Są różne sposoby na zmianę tego, ale mogę tak, dodać nowego duszka. Czyli ludzie, mam nowy duszek, pierwszy przycisk zaraz. Pojawia mi się, wybierz duszka z biblioteki. I mogę sobie tutaj zadać do zwierząt. Zwierzęta. I załóżmy, do mamy takie rybki. Ale. O, tu jest jakaś taka ośmiornica. Ta ośmiornica, jak jest słabo widoczna na tym tle, to mogę sobie ją jakoś zmienić na jakieś inne kolory. Tutaj mogę wybrać. Tak, to można się powiedzieć tak jak w Paincie. Mogę sobie wybrać inne kolory, na przykład czerwony kolor i wylać na tą ośmiornicę. Tak samo jak pamięcie. Tutaj jeszcze tylko powiększę, żeby dobrze widzieć. Tak, poszczególne elementy też mogę. Na. Albo to cofnę. To było inne odcienie. Tak, czerwone, a tu co jeszcze będzie? Jakiś taki. Jeszcze ciemniejsza czerwień. I tu powylewam teraz na pozostałe te macki. O. Jest taka bardziej widoczna na tle tego czerwonego tła. Dobra. A, zmniejszę tylko. O, jest taka ośmiorniczka. Ona może sobie tu gdzieś na boku być. No i co jeszcze można by zrobić tutaj? Można by. Aha, jeżeli teraz chcę ten cały program, który napisałem, przenieść od kota do ośmiorniczki, to najeżdżam na kota tutaj
pojawił mi się program, łapię ten program i przeciągam do ośmiornicy. Przeciągam do ośmiornicy, tak żeby ten kurs, znak, kursor, no, strzałka od myszki była nad ośmiornicą i puszczam. Mogę sprawdzić, zobaczmy, teraz cały program jest u ośmiornicy i mam to skopiowane. Kod już teraz, załóżmy, no, pod wodą nie pasuje, mogę go usunąć. Jak usunąć kota? Albo najeżdżam prawym przyciskiem myszy, no widzę, że nie działa, powinno działać, ale nie działa u mnie. Powinno działać, powinna być opcja usuń, między innymi, a jeżeli nie działa, to no, biorę nożyczki i wycinam kota. Zostaje ośmiorniczka. Tak, ta ośmiorniczka wydaje mi się trochę duża. Jak ją zmniejszyć? Do góry mamy takie, obok nożyczek, strzałki, które się rozchodzą na zewnątrz i strzałki do wewnątrz. Naciskam te strzałki do wewnątrz, no i klikam tak długo w ośmiorniczkę, aż się zmniejszy do takich rozmiarów, jakie bym chciał. OK. No i jest zmniejszona. Czyli mam taką sobie teraz ośmiorniczkę, jaką chciałem. No dobrze, co by tu jeszcze można było zrobić w tym programie? Jakieś pomysły, co tu jeszcze można by dodać, zmienić? Ktoś z Państwa ma jakiś pomysł? Bo ja mam tylko zmiana tła. Kiedy się ma zmienić tło? Tak ogólnie ma się zmienić, czy jak coś się wydarzy, bo to możemy na różne sposoby zrobić, tak? Bo czy co chwilę, co pytanie ma się zmieniać tło po błędnej odpowiedzi, tak? No dobra. Możemy zrobić na początku, jakby jest to tło jest pozytywne, a może być inne tło, które będzie, no nie wiem, to ciemniejsze, na przykład też podwodne. Jak to zrobić? Zobaczmy, tutaj mamy w tej scenie, tak samo jak dodaliśmy tę scenę, no to teraz jeszcze raz klikam na dole, tu chyba ucina mi teraz ekran, nie widzę tego, teraz mniejsze, o, teraz będzie widać, naciskam, znowu wybieram to pierwszy przycisk, wybierz tło z biblioteki i wybieram sobie tam na końcu, jest under water, tak, podwodny świat, o, takie ciemniejsze załóżmy. No niech będzie. Wybieram tu drugie, takie trochę bardziej mroczne, może się wydaje. I mam teraz dwa tła. Znowu, to pierwsze, że mam takie białe, które jest automatycznie, ale on, z niego nie będę korzystał. Jak je usunąć? Zobaczmy, tu mamy taki krzyżyk przy tym tle. I wystarczy ten krzyżyk nacisnąć. O, i zniknęło. I teraz możemy zrobić takie coś, jak to właśnie. A to ja może teraz posłucham, jak to, czy tu ktoś ma pomysł, jak to zrobić teraz, żeby to przełączało. Załóżmy, jak dobra odpowiedź, to jest to jaśniejsze tło, a jak zła odpowiedź, to ciemniejsze tło. Nie wiem, czy już Państwo znacie na tyle Scratcha, ale zmiana tła jest tu w wyglądzie. Ja tylko jeszcze może na chwilę przeskoczę. Scena tutaj, gdzie jestem. Jak wejdziemy sobie, kliknę tutaj w scenę pod obrazkiem i przeskoczę tutaj do góry na tła, to widzimy, mamy takie dwie nazwy, Underwater 3 i Underwater 1. Tak? Tu mamy nazwy. Zresztą jak chcę, to mogę sobie zmienić te nazwy. W jaki sposób? Teraz jest podświetlona to Underwater 1 i tu jest ta nazwa. Jak ma się nazywać to tło? No niech będzie to błędna odpowiedź na przykład. Błędna odpowiedź. Co prawda nie ma nic wspólnego z tym tłem, ale załóżmy, ono się ma się powiedzieć, jak będzie błędna odpowiedź, a z kolei to dobre wtedy, kiedy jest dobra odpowiedź. Zmieniam sobie tutaj nazwa. Dobra odpowiedź. Tak, czyli dobra odpowiedź. Tutaj zmieniłem nazwę kostiumu, znaczy nazwa tego tła. I to tło teraz się nazywa, to które teraz jest, to dobra odpowiedź.
A to ciemne tło nazywa się na przykład błędna odpowiedź. I mam takie dwa tła. I teraz znowu, bo ja tak skaczę, może nie zawsze mówię, gdzie skaczę i co naciskam. Więc po pierwsze naciskam na moją ośmiorniczkę. Tak. Pojawiła mi się teraz ośmiorniczka wygląd. Do góry jestem w kostiumach, tutaj. A ja przechodzę do skryptów. Do skryptów. No i co? I chcę, żeby tło się zmieniało. Zobaczmy, w wyglądzie mamy tutaj 4, 6, 8, 9 zdaje się. Bloczek od góry, zmień tło na. Przeciągam to tutaj, czyli pod jeżeli. I to samo przeciągam w przeciwnym razie. I tylko co? Kiedy odpowiedź jest dobra, to ma zmienić tło na dobra odpowiedź, a jak jest złe, to zmień na błędna odpowiedź. Możemy też przetestować. Co tu jest? Chyba 12, bo nie widzę, bo zaraz zmniejszyłem. Tak, jest dobra odpowiedź i się zrobiło jasne tło. Jeszcze raz, żeby zobaczyć, czasem nie jest tak, dobrze. A teraz wcisnę sobie, nawet nie patrzę, jaki jest przykład, wciskam 1. I zatwierdzam, no nie, jest zła odpowiedź. Zmieniło się tło na, ale mamy, zaraz, nie, no ale mamy tylko dwa tła, to jakie będzie przy pytaniu? Aha, żeby na początku jakieś neutralne było, tak? No nie wiem, albo możemy, bo to możemy tak, możemy ustalić, że tu się zmienia to tło zaraz na początku jakieś tam. Albo przy pytaniu, no co będzie mogło być przy pytaniu? No to możemy porysować sobie, tak? Tutaj nie wiem, mam zawsze wrażenie, że panie z 1-3 to są takie artystki, jeżeli chodzi o zdolności malarskie, więc macie panie pewnie więcej, czy państwo więcej talentu ode mnie. Ja tutaj lekko mam obawy przed rysowaniem, ale możemy spróbować porysować. Załóżmy takie neutralne tło. Jak to zrobić? Neutralne sobie sami narysujemy, ok? Czyli nacisk tłem teraz tutaj, namaluj nowe tło, może sami namalujemy. I mam, pojawiła mi się pusta kartka. Tylko jedną rzecz, którą bym proponował, ja zawsze też z tego korzystam. Niestety utnie mi teraz ekran, nie mogę tego państwu pokazać chyba, albo może się uda, czy nie? Nie, nie udało się. Po prawej stronie, na samym dole, jak wejdziemy teraz w taki wygląd, jak ja mam tutaj, tak, czyli w scenę i tła, jest no, taki przycisk przekształć w rysunek wektorowy. I to raz naciskamy i teraz ten pasek rysowania przeskakuje nam na prawą stronę. Tak, zobaczmy tutaj, może zaraz pokażę. O, ten przeskoczyło mi tutaj, o, mam po prawej stronie. I to jest, jesteśmy teraz w trybie wektorowym, on jest lepszy, bo jak się coś tam zmienia, to tak lepiej reaguje. No i co? No i mogę teraz sobie porysować jakieś błękit morza. Nie wiem, czy to taki jest błękit, czy to nie, to za ciemne. Wylewamy, zadziała, nie zadziałowanie, dobra. To co tu zrobić? To musimy teraz wybrać, znowu, tutaj macie państwo prostokąt po prawej stronie. Jeżeli chciałbym zrobić tak, żeby właśnie tak było, to wybieram prostokąt, ale on ma być wypełniony w środku, czyli tutaj naciskam jeszcze też drugi przycisk. Ojej, chyba znowu coś ucina z ekranu, nie widzicie pewnie. Niestety, ale tutaj po lewej stronie, pod obrazkiem są takie dwa podraz podświetlone. Jeden prostokąt jest sama ramka, drugi jest pełny. I tutaj wybieram ten pełny i rysuję. O, i wybieram tak, żeby było całe. Tu jeszcze rozciągam, żeby wychodziło ponad. Ale przynajmniej mam pewność, że się całe będzie pokryte niebieskim. OK. Co dalej teraz? No jest jakieś niebieskie tło. Co by to jeszcze można było zrobić?
żeby było ładnie. No to spróbuję porysować jeszcze coś, tak? Jakiś ołówek sobie włączę, jakieś wodorosty. Tu mogę grubość też ustawić na dole, szerokość linii. O. I sobie jakieś takie wodorosty tutaj, o, chaszcze na dole rosną. Okej, mogę sobie narysować. Jakąś rybkę. I tutaj jest taka możliwość, że mogę ją sobie ukształtować tak jak chcę. O, i żeby wyglądała mniej więcej jak rybka. No nie, teraz już nie wygląda. I narysujemy jej oczko. Tak, mogę ją, o, oczko przesunąć w miejsce oczka. No i jest. I to będzie takie tło, nazwę je sobie nie tło 1, tylko tło, no ja użyłem nazwę neutralne, ale to takie, albo pytanie może, o, żeby nie było jakichś trudnych słów dla dzieci potem, tak? Pytanie. No i tutaj jest w tle taka rybka, to nazywa się pytanie. No teraz musimy jeszcze teraz zrobić, tak? Przy pytaniu, to przechodzę do skryptów teraz. Aha, przy skryptów, ale w ośmiornicy. No tak, może w tym momencie się pojawia pytanie, tak? To niech w tym momencie przełączy na to tło pytania, czyli zmień tło na pytanie i o, mamy pytanie, cokolwiek odpiszę, zmieniło się na to, niestety nie, ale znowu po chwili wraca to tło, wtedy kiedy jest pytanie, to pojawia się, odpowiem dobrze, to i tak, zmieni się na to przez chwilę i znowu, dziękuję. Mam nadzieję, że tutaj te Państwa tła są ładniejsze niż to, bo też za nisko narysowałem te krzaczory, że tak powiem, te, jak się mówi, glony, czy jakieś tam inne wodorosty i teraz niestety ten pasek zasłania, ale można się pewnie postarać, dzieci na pewno to pięknie zrobią, ale ja tutaj no, nie mam takich talentów niestety artystycznych za bardzo. No dobrze, to by było, jeżeli o to chodzi, z ten pierwszy taki prosty projekcik. Tak myślę, czy jeszcze tu można by coś rozbudować. Aha, tutaj można by schować w ogóle te pytania, tak, żeby się nie pojawiały. A czyli pytanie, przepraszam, o, bo widzimy, że już widzimy, jaki jest wynik, tak? Żeby to ukryć, to przypominam, przechodzimy do zakładki dane i liczba 1, liczba 2 i wynik mają te takie haczyki tutaj przed tą nazwą, więc jak to kliknę, to znikną i już nie będzie żadnych podpowiedzi w tym, więc to jest to. No właśnie, tu można się pewnie skupić na rysowaniu więcej i pobawić się właśnie w te rysuneczki. I to bo dzieci naprawdę, tutaj nawet nie pewnie te maluchy, ale też i starsi, bo i te klasy czwarte, piąte widzę, jak oni szóste też, widzę, jak oni chętnie rysują i naprawdę tutaj, no tak, często i chętnie się realizują w tych swoich rysuneczkach. Chyba, że im się spieszy, to wtedy tworzą tylko projekt, ale jak mają czas, to rzeczywiście tutaj dopracowują, dopieszczają te wszystkie rysunki. To może zrobimy tak, że to niech sobie zostanie. Ja nie wiem, czy Państwo macie to zapisane u siebie, bo jeżeli jesteście zalogowani i tutaj macie to tu można ewentualnie dla pewności zapisz teraz i on zapisuje, albo po prostu tutaj do góry w plik i tu mamy też zapisz teraz, on zapisuje.
i pojawi nam się, i mamy zrobiony ten jeden projekt. Tak myślę. Właśnie w którą stronę. Może teraz przejdźmy jeszcze na kolejne działania. W jaki sposób zrobić? Może to właśnie przy okazji, jak skopiować ten projekt, żeby było też od razu odejmowanie. Zobaczmy, mamy tutaj do góry plik i mamy też takie coś, zapisz jako kopię. Ja naciskam to, zapisz jako kopię. Chwilkę, o. I teraz już zobaczmy nazwę. Niby się nic nie zmieniło, ale nazwa się zmieniła, dodawanie webinar kopii. I teraz, bo jeżeli chcę zobaczyć, jakie projekty w ogóle mam zrobione, to naciskam tutaj do góry, no niestety znowu, aha, muszę zmniejszyć. O, teraz chyba będzie widać. Tutaj jest taki znaczek, taki folder, jak to foldery mamy w Windowsie, z literką S, taki skreczowy S na środku. I jak to naciskam, to pojawią mi się wszystkie projekty, jakie mam. I tutaj mam też między innymi właśnie dodawanie webinar i jego kopia, dodawanie webinar kopii. Tak, czyli pojawił się, mam ten zostawię sobie tak jak jest tej wersji, a dodatkowo jeszcze pojawiło mi się no inny projekcik. Dobra, zajrzymy do środka. Wracam znowu do tej kopii na razie, dobrze? Do tej kopii projektu. I ja może usunę, albo nie. Dodawanie to może odejmowanie. Zmienię nazwę na odejmowanie. Odejmowanie. Webinar. Kopię usunę. I co? I właściwie ten projekt mógłby zostać bez większych zmian. No co by trzeba zmienić, żeby to działało? No właściwie dwie rzeczy, tak wstępnie by się wydawało, że wystarczyłoby zmienić, bo no to, że będzie powtarzać 10 razy, to nie ma znaczenia. To, że liczba pierwsza ma być wylosowana od 1 do 10, załóżmy OK. Nie. Ustaw liczba 2 na 1 do 10, dobrze. Ustaw wynik na odejmowanie. O, tu znowu coś nie chce zadziałać. Czasami to działa, że wystarczy prawym przyciskiem myszy najechać i się zmienia na minusik. I to jest bardzo szybkie i fajne, a u mnie w komputerze coś się wydarzyło i nie chcę tak robić. Więc wchodzę w wyrażenia i, aha, bo tutaj mi się zmniejszyło niestety i możecie Państwo słabo widzieć. Tak. Mi się nie mieści teraz tu. No niestety. Dobra, czyli wziąłem sobie odejmowanie. No i przeciągam liczbę drugą tutaj. Liczbę pierwszą tutaj. I wrzucam to tutaj. Aha, i tu ma pokazać mi minus jeszcze. I mogłoby się wydawać, że to wszystko fajnie działa, ale właśnie, u mnie wyszło od razu w pierwszym przykładzie, że jest coś nie tak. No bo to w piątej klasie bym mógł zrobić takie zadanie, natomiast w klasach młodszych nie. Bo pojawiło mi się pytanie, 3 odjąć 4. No i pojawiłaby się liczba jakaś ujemna, a tego to bym tutaj jeszcze, zwłaszcza w klasach 1-3, nie chciał zdecydowanie. I co z tym zrobić? No trzeba by pomyśleć, czy tutaj ktoś ma jakiś pomysł. Od 5 do 10 pierwszą liczbę, a drugą od 1 do 5. No dobra, bo ja chciałem kombinować, ale myślę, że nie ma sensu kombinować. Rzeczywiście bierzemy jakieś inne zakresy. Może się ewentualnie wydarzyć, że będziemy mieli minus 5, ale to nie szkodzi, niech będzie 0 też. Czyli jeszcze raz, pierwszą liczbę losuję od 5 do 15. Drugą od 1, dobrze, do 5.
I faktycznie już teraz to jest. I faktycznie teraz to już powinno być dobrze. Jeszcze raz, 13 odjęć 3, 7 odjęć 3. No nie ma możliwości, żeby coś tu nie zadziałało, tak? Wszystko musi być dobrze. Dobra, tak będzie dobrze. Dziękuję bardzo, to jest dobry pomysł. Ja czasami mam już takie wykrzywienia, że tak powiem, i w coś tam tworzę przesadnie, a to można prościej. No dobrze. No to przy dodawaniu nie robiłem, ale teraz może sobie też troszeczkę zrobimy jeszcze jedną rzecz. A mianowicie czasami może się zdarzyć, że dziecko jednak nie będzie potrafiło czegoś zrobić i będzie może potrzebna podpowiedź. Czasami też w takich zadankach mamy taką sytuację, że dzieci mają podpowiedź. I w jaki sposób zrobić podpowiedź? Przepraszam, czy ktoś ma jakiś pomysł? Jak tutaj podpowiedzieć dziecku? Nie, ten. Ja mam taki pomysł, że można by pokazać to, tak? Załóżmy, że mi się pojawił raz przykład 5 odjąć 3. Załóżmy, że na początku pojawi się 5 czegoś tam. My jesteśmy pod wodą, załóżmy, to pojawi się 5 rybek. A potem te rybki, załóżmy, 3 z nich będą przekreślone. Ewentualnie dziecko będzie mogło sobie przeliczyć, ile tych rybek zostało. Dobrze, że się włączyło. Ile zostało? No to spróbujemy taki coś zrobić. No po czym będziemy potrzebowali nowego duszka? Więc wezmę duszka z tych, no coś takiego, załóżmy, że jakaś rybka. O, ona jest zdecydowanie za duża. Czyli zmniejszam ją. Ponieważ tam miałem 15, to muszę jakoś tak zrobić, żeby 15 się zmieściło tutaj, w razie czego. Raz, no nie zmieści się jeszcze chyba. To trzeba by to zmniejszyć dosyć mocno. I właśnie, i jak to teraz zrobić? To jeszcze jedną rzecz pokażę, co można by tutaj wykorzystać. Tak sobie jakieś powiadomienie mi się włączają. I jakby to można zrobić? I że teraz ta rybka, no właśnie, bo też nie pokazywałem ruchu w ogóle nic, a warto by. Ja ją mogę sobie tutaj ustawić na początku. I to położenie mi się podoba, ja sobie zapiszę. Jeżeli chcę sobie w ogóle coś ustawić, gdzie to ma być na początku, warto skorzystać z takiego czegoś, że na początku, kiedy kliknięto zieloną flagę, rybka czy jakiś duszek ma być w tym miejscu. To, gdzie jest to miejsce aktualne, mamy w ruchu jako szósty bloczek od góry. Czyli, że ma iść do takiego punktu. I też nie musimy nawet tłumaczyć dzieciom, co to oznacza, że to jest jakieś tam współrzędne i tak dalej. To tam może kiedyś przy okazji. Natomiast na razie tego nie musimy znać. I co dalej? Aha, i teraz zobaczmy. Mamy tutaj w ruchu taki przycisk do góry. Ja go sobie wyciągnę tutaj, ale nie podłączam pod skrypt, tylko tak luzem. Przesuń o 10 kroków. Wszystkie duszki automatycznie w Scratchu są odwrócone w prawą stronę. I teraz jak będę klikał, zobaczmy, jak sobie kliknę tutaj, to rybka przemieszcza się o te 10 kroków.
I cały ekran rzeczu ma prawie 500, ma 480 takich kroków, więc no troszeczkę miejsca tutaj jest i ta rybka mogłaby się przesuwać. I tak sobie myślę, że no właśnie, skoro ma się zmieścić 15, to może być krok co 30 kroków. O, nie za mało, nie za duża jest ta rybka. Dobra, i teraz co będę, z jakim chciał, bo tak sobie mówię do siebie, tak w międzyczasie myślę, zrobić tak, że na początku ta rybka jest tutaj i ona najpierw przesunie się, zrobi ileś tam takich kroków i zostawi ślady. Zobaczmy. Ja może pokażę jeszcze takie coś. Mamy w pisaku stemplowanie. Stemplowanie jest fajna sprawa. O, połączę może tak, albo odwrotnie. Stempluj i przesuń. Co się będzie działo, jak takie coś nacisnę? Stempelek to oznacza, że w tym miejscu ta rybka zostawi ślad. I zobaczmy, na razie tę rybkę mogę przesuwać, a potem jak zostawi ślad, to zostanie po niej coś takiego, co no jakby na stałe i nie będę mógł nic z tym zrobić. Naciskam to, o zobaczmy. Ona się tutaj przystemplowała i tę nową rybkę mogę przesunąć, a tej pierwszej, o, nie mogę przeciągnąć, bo to tam nie ma tej rybki, jest tylko ślad. Jak teraz sobie nacisnę, zobaczmy, znowu ona została tutaj ślad. O, i w danym miejscu zostawia ślad i odpływa kawałek. O, i mam tutaj mnóstwo takich śladów. Takie stemplowanie to jest całkiem fajna zabawa. To też można z dziećmi przy innej okazji coś tam zrobić. I takie sobie stempelki zostawiam. Ile tych stempelków? No właśnie tyle, ile wynosi pierwsza liczba. Czyli co by trzeba zrobić? Ustawiam tę rybkę na początku w tym. Aha, żeby to wyczyścić, to tu mamy też taki przycisk wyczyść. To ja może na początku dodam, żeby czyścił i potem już nie stemplował. Czemu nie poszedł tam, gdzie miał iść? A jest, poszedł. Czyli ta rybka musi zostawić, załóżmy, teraz mam działanie 7 odjąć 2. Musi zostawić 7 stempelków na razie. Czyli to, co tu mam napisane, żeby przystemplowała i przesunęła się, tak by musiała zrobić 7 razy, czyli widzimy tutaj, że trzeba by wziąć z kontroli to powtórzenie. Tak, powtórz ileś razy, ale nie 10, tylko ile razy? No tyle, ile jaka jest pierwsza liczba, tak, czyli w tym przypadku 7, czyli to ma być liczba 1, czyli powtórz, taka jak jest liczba razy i to ma przestemplować. Ja może zobaczę, czy to zadziała w ogóle. Podłączę. No jest 7. Raz, 2, 3, 4, 5. Nie, za dużo jest. A, bo jest inny przykład. 12 teraz jest. Raz, 2, 3, 4. To niedobrze coś. A dlaczego niedobrze? Jeszcze mniej. Raz, 2, 3. Aha, już wiem dlaczego, bo on nie zdążył jeszcze sobie wylosować nowej liczby, a już tu my każemy mu coś zrobić. Więc trzeba mu dać tutaj czas jeszcze, chwileczkę opóźnić, z kontroli poczekać sekundę. O, i teraz zrobiło 10 razy. Dobrze, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, a ta ostatnia jest nieprawdziwa. Więc muszę znowu nową rzecz pokazać. Przepraszam, tyle rzeczy naraz. Jakoś tak nie spodziewałem się, że aż tyle rzeczy wyjdzie. Ale to dobrze, przynajmniej wiele ciekawostek nowych. W wyglądzie mamy dwie rzeczy. W wyglądzie mamy dwie rzeczy. Pokaż i ukryj. Możemy zrobić tak, że na początku tą rybkę wywołujemy. Ona robi, co ma robić, a potem się ukrywa. I zobaczmy jeszcze raz, jest 10, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No dobrze.
Można by je jeszcze trochę zmniejszyć. Aha, bo teraz nie mamy rybki. Można by ją jeszcze troszkę zmniejszyć, żeby się zmieściła. O. I uruchomić program. 11. O, pięknie. Teraz jest idealnie. 11 się zmieści rybek takich. Czyli 15 też się zmieści. I co jeszcze? No i teraz trzeba by pokazać, że trzy z nich, przepraszam, tu jedna z nich jest ukryta. To ja może zrobię nowego nóżka, który właśnie będzie takim X-em, który będzie takim przekreśleniem rybki. Czyli nowego nóżka rysuję. Przejdę do trybu wektorowego. Tutaj, o, są takie linia też jest. Ugrubię ją sobie. Tutaj nie wiem, czy widać, na środku jest taki x-ik i przy tym x-iku można by, o, narysować właśnie. Czy nie za długo? Dobra, to się potem zmieni w razie czego. Tu sobie przeciągnę od razu to na rybkę. O. No dobra. Rysunek mam, taki x-ik. Ustawiam go na pierwszej rybce, tak na środku, żeby ją zasłoniło. A co ma się stać teraz? Co ma się stać? Jaki ma być program dla tego dłużka, tak? Dla tego skreślenia. Ile ma skreślić, tak? Może inaczej. Program będzie taki sam prawie jak dla tego. Więc, że ponieważ program będzie taki sam jak dla tego, to ja sobie to złapię i przeciągnę do tego przekreślenia. Cały program przeciągam do przekreślenia. I co masz, z czym się będzie różniło? Teraz przechodzę na to przekreślenie. Co trzeba zmienić? Ma być na początku pokazać się, wyczyścić. No niech będzie, niech, może to by bez wyczyszczenia już, bo wyczyścić będzie tamta rybka. Czyli to mogę usunąć. Iść ma w to miejsce, gdzie teraz jestem, czyli to też sobie zmienię. Ale to jest to samo miejsce. Dobra, niech będzie tak, jak jest. Ma czekać sekundę i... Może nawet tutaj dam ciut więcej, dam 2 sekundy, żeby wszystko zdążyło się zrobić. I ma, właśnie powtórzę ile razy, nie liczba 1, tylko ma skreślić takiej, jaka jest liczba 2. Czyli tu musimy zmienić, nie liczba 1, tylko liczba 2. I przesuń. No i powinno być OK. Dziewięć odjąć dwa. Dobra, coś na początku nie wyszło chyba. Kurczę. Aha, bo on się na początku już pokazuje od razu, tak? No dobra, nie szkodzi. I teraz mam 10, 5 skreślonych, zgadza się. Tutaj na początku z tym skreślaniem coś bardzo wychodzi. Ale to takie. Małe. 12 odjąć 1 jest OK. 9 odjąć 5 też jest OK. No i mamy taką podpowiedź w razie czego. Tylko, no właśnie, czy ta podpowiedź ma być od razu, czy po jakimś czasie? No mogłoby być po jakimś czasie. Ale to może za chwilę pomyślimy, tak? Tutaj, ponieważ możemy sobie zrobić przerwę, jesteśmy tak mniej więcej w połowie tego czasu, to proponowałbym tak przerwę 15-minutową, może przerwa, czyli tak do 18:35, ok? Także zapraszam 18:35 na ciąg dalszy, a na razie chwilka oddechu.
Ja wyłączę głos, ale obraz zostawię.
O, chyba minęło 15 minut, także jestem. Tutaj tak sobie jeszcze pomyślałem teraz, że takie małe zmiany chciałbym zrobić, bo przez to, że tutaj na początku tak miga, o jak uruchamiamy, niepotrzebnie pokazuje się jeden ten i jeden ten, jeden krzyżyk, jedna rybka, to można usunąć w ten sposób, że to pokaż damy dopiero po tych 2 sekundach. Czyli w ten sposób tutaj to odczepiam, daję 2 sekundy tutaj i to powinno pomóc. Tak samo w rybce. To pokaż dam po tej sekundzie. I teraz, o, jest ładnie. Dobrze. Jeszcze jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz, a mianowicie ta podpowiedź nie jest potrzebna, bo jeżeli jest uczeń, który sobie poradził z przykładem, po co mu jakaś podpowiedź jest? Ta podpowiedź mogłaby być właśnie kiedy? No właśnie, kiedy powinna być podpowiedź? Wtedy jest, kiedy jest zła odpowiedź. A skąd komputer będzie wiedział, że jest zła odpowiedź? No wtedy, kiedy tło nam się zmieni na to brzydkie takie, tak? No właśnie, brawo. To samo wymyśliliśmy w samym momencie. Tak, kiedy tło się zmieni na to ciemne. I tutaj jest też taka opcja w zdarzenia, że program zareaguje, jak coś tam się zmieni. Zobaczmy, w zdarzeniach mamy 4 od góry. Kiedy tło zmieni się na, ja to muszę coś przesunąć, na chwilę chociaż, kiedy tło zmieni się na, nie na pytanie, tylko na błędną odpowiedź, to wtedy ma zadać nam, tylko że wtedy, momencik, muszę pomyśleć, momencik, chwileczkę, wtedy pokażę podpowiedź, natomiast nie będę miał już możliwości drugi raz odpowiedzenia na to. Więc. No chyba, że zrobię tak, że tylko wtedy będzie mnie pytać do skutku, aż odpowiem prawidłowo. Ale myślę, że wtedy będę drugi raz odpowiedzieć dobrze. Dobra, zrobimy tak jak teraz. Czyli kiedy tło zmieni się na błędną odpowiedź, to wtedy ma dopiero wyczyścić, iść tam, gdzie idzie i tak dalej. Czyli zamieniam. Nie kiedy zielona flaga, tylko kiedy błędna odpowiedź. Dobra. I to wszystko jest dobrze. Tak samo w tym drugim też zamieniam. Kiedy tło zmieni się na błędna odpowiedź, to wtedy ma zapytać, a zielone jest niepotrzebne. Dobra. Jeszcze tylko jedną rzecz musimy zmienić. A mianowicie w tym w ośmiornicy. Bo na razie mamy tak, że czy jest odpowiedź dobra, czy zła, on i tak idzie dalej. Tak? A tutaj powinno być, że jeszcze raz nam zadaje pytanie. Czyli tak, jeżeli odpowiemy dobrze, to ok, niech sobie idzie dalej, a w przeciwnym razie ma zmienić tło na błędną odpowiedź, powiedzieć, że pomyłka i w tym momencie, kiedy zmieni się na błędną odpowiedź, pojawią się, albo przetestujmy, jak to zadziała. 13. Moment, jeszcze jedna rzecz. Nie zrobiłem. W momencie zadawania pytania powinno się i tak wyczyścić wszystko, tak? To ja tutaj dam. W ośmiornicy niech też czyści. Tutaj zaraz na początku, czyli po tym powtórz 10. Na początku niech czyści. O, wyczyścił. 8 odjąć 4. Jak odpowiem dobrze, to jest OK, brawo. I zaczynam, zdaję nowe pytanie, a jak odpowiem źle, niestety pomyłka no właśnie, zaczął coś tam robić i nagle wszystko się przerwało, tak, bo pojawiło się coś innego. Czyli program na razie nie działa. Więc co by trzeba zrobić, żeby w tym momencie, jeżeli jest błędna odpowiedź, zaczyna to wszystko pokazywać i on nie, bo on wtedy jak mówi, że jest pomyłka, to on znowu kończy się, ja to może pomniejszę, żeby pokazać, jak to by jest.
Tak? On wtedy mówi, że niestety pomyłka, ale kończy się ta pętla i wraca i znowu wszystko czyści i zadaje nowe pytanie. A on w tym momencie powinien zadać jeszcze raz to pytanie. Tu się nam trochę skomplikuje niestety ten skrypt. No ale tak, możemy właściwie skopiować sobie to wszystko. Aha, nie to skopiowałem, bo to coś źle widzi ten komputer. Czyli wezmę sobie pieczątkę, zduplikuję. O, i daję tutaj. Czyli co się teraz stanie? Zła odpowiedź, to on zmieni tło na błędną odpowiedź, powie, że to jest pomyłka i znowu nas zapyta. O to samo pytanie nam zada. Nie losuje nowych pytań, tylko to samo pytanie. Jak nasza odpowiedź będzie dobra, to dobrze, no właściwie to tak. I teraz za drugim razem jeszcze odpowiemy dobrze czy źle, to i tak. To i tak będzie dalej szło. No możemy przetestować, jak to będzie wyglądało. 8 minus 1, załóżmy, odpowiadam źle. Jest to pomyłka, pokazuje mi to. Raz, dwa, trzy, cztery, odpowiadam dobrze. I jest dobrze. I zaczyna dalej nowe pytanie. Gdybym odpowiedział dwa razy źle, jest to pomyłka. No widzę, że niby jest 11 rybek, jak piszę, że dwie. No i zaczyna coś kombinować znowu. Aha, no nieładnie to jest. To może tak, żeby tak się nie działo, wystarczy stąd usunąć ta zmiana tła. Ach, namieszałem trochę. To może wydłużyć czas w pomyłce. Czas w pomyłce, tylko ten... Aha. Tak, no dobra, zobaczymy, co się zmieni. Czemu nie usuwałem. Dobra, jeszcze raz, tutaj muszę zmienić znowu tło na, zmień tło na zła, błędna odpowiedź, tu wydłużyć czas na przykład do 5 sekund, tak, 5 to może przesadziłem, no nie wiem, może 3 wystarczy, albo 4. I jeszcze raz. 4 jest zła odpowiedź. A ja nadal mówię, że jest 5. Niestety pomyłka. No tak. Dobrze. Świetnie. Dziękuję za odpowiedź. No fajnie. Zadziałało. I bardzo ładnie to poszło. I teraz wszystko działa, tak? Co prawda drugi raz nie daje mi szansy na podpowiedź, no ale to właśnie kwestia tego, czy chcę, żeby tak dawał, to wtedy można by zrobić to zupełnie inaczej, żebym mnie pytał do skutku, albo no po prostu mam dwie szanse, jak nie skorzystam z drugiej szansy, no to no to już trudno. No okej, okay. To może teraz tak, bo tak sobie myślę, że wydawało mi się ten projekt taki spokojniutki, taki prosty, a się okazało, że to jest sporo takich wyszło rzeczy, które trzeba było zrobić i może jak dla kogoś na pierwszy raz to trudne, więc może jeszcze raz. Na początku można dać dzieciom tak pytanie, żeby po prostu zadawali sobie pytanie, tak jak pokazywałem na początku, zapyta i konkretny przykład, konkretna odpowiedź i to powinno być bardzo proste, to każdy powinien sobie z tym poradzić. Natomiast ta wersja druga już rzeczywiście może dopiero za jakiś czas, jak już tam będą dzieci miały jak małą wprawę, to natomiast ten stopień skomplikowania z tymi podpowiedziami to może jest znowu kolejny etap, bo to też, no albo też zależy dla dzieci. Ja tutaj pokazuję, tak rozbudowałem, mamy sporo czasu na tym webinarze, więc no też nie chciałbym tak jakiegoś super prostego czegoś krótkiego, tylko właśnie takie różne możliwości, tak, różne etapy w zależności od jakiegoś takiego stopnia zaawansowania. Ale no myślę, że to gdzieś tam będzie można kiedyś, albo niektóre inne dzieci, jedne dzieci zostaną na tej prostszej wersji, inne wezmą taką średnią, a inne tą trudniejszą. Może jeszcze w międzyczasie coś takiego pokażę, a mianowicie, to może jeszcze też zapiszę, a mianowicie, co teraz zrobić, tak, bo to te projekty mam tutaj, natomiast w jaki sposób można je udostępnić.
Tutaj zobaczmy do góry, mamy taki przycisk udostępnij i nie widać go chyba. Ucina mi ten Click Meeting. Teraz będzie widać. Tutaj szary przycisk. Na razie ten projekt, albo sobie jeszcze na chwileczkę wyjdę do wszystkich moich projektów. O, zobaczmy, on jest tylko dla mnie. Tutaj widać różnica. Te projekty, które są udostępnione tutaj, mają tam jakieś polubienia, a te nie mają, bo one są na razie tylko i wyłącznie moje, tylko i wyłącznie ja je widzę. Jeżeli wejdę teraz w ten projekt odejmowanie, który przed chwilą robiliśmy, to mam, albo tutaj mam teraz opcję udostępnij i mogę go, ten projekt udostępnić, albo mogę znowu wejść do środka, tak jak tutaj byłem, i nacisnąć przycisk udostępnij. Teraz ten projekt, który mam, udostępnić każdemu. W jaki sposób? Mogę go udostępnić w ten sposób, że podaję po prostu link do tego, to co jest do góry, wysyłam komuś link i może to osoba zobaczyć. No mogę oczywiście, tutaj są takie, jest coś, nazywa się embed, mogę zamieścić jako taką ramkę na stronie, to będzie coś takiego, co będzie, każdy będzie mógł sobie z tego skorzystać, zagrać, albo tutaj mamy na przykład na jakichś tam portalach społecznościowych, poprzez ten link też mogę udostępnić. Natomiast chcę pokazać jeszcze jedną rzecz, a mianowicie w moich zasobach też istnieje coś takiego jak studia, studio. Zobaczmy, tutaj mam, ja nie będę teraz tworzył, widać, nie wiem czy widać, chwileczkę. Chyba nie, jeszcze raz zwężę obraz. Jeszcze raz, klikam tę kopertkę taką folderową, czyli folder. I teraz jest nowy projekt, mogę zacząć, albo nowe studio. Ja nie będę zakładał teraz studio, bo mam. Nowe studio jest ciekawa rzecz. Ja mam na przykład tutaj założone takie studio, różne studio, między innymi studia, taki pierwszy, który robiłem, to dla projektów moich uczniów. Czyli ja zakładam jakieś studio i tam mam projekty różne, albo tak jak na przykład tu mam też takie studio matematyka, które są tylko moje, tutaj tylko ja mogę w tym to wrzucać, a tu mam na przykład właśnie to uczniowskie, uczniowie robią jakiś projekt, oni mają link do mojego studia i mogą wrzucać. I na przykład, ja może tak zaproponuję teraz, bo zrobiłem też na takie, na te nutsowe, na webinary, kiedyś założyłem takie studio. Zwracam uwagę na to, żeby było tutaj zahaczone to, że każdy może dodawać projekty, bo jeżeli to bym wyłączył, to tylko ja bym mógł dodawać projekty, a tak to każdy będzie mógł. I teraz tak, ja może pokażę, jak ja to mogę dodać teraz swój projekt. Aha, znowu nie widać dołu, niestety. Na dole mam teraz, mam takie coś, dodaj projekty i teraz wybieram, które z moich projektów, które ja robiłem, udostępnionych, chcę dodać. Chcę dodać to, które teraz zrobiłem z odejmowaniem. Nacisnąłem to add i jest dodane do studia. Natomiast, żeby Państwo mogli też dodać na przykład to, co Wy zrobiliście teraz, to ja teraz wysyłam link tutaj przez czat. O. Skoro Państwo jesteście zalogowani, możecie teraz wpisać sobie, czy właśnie przekleić, tak, ten link, który ja wysłałem przez czat i wtedy na dole pojawi się Wam właśnie taki szary pasek, dodaj projekty. Jak otworzycie na dole ten szary pasek, o, tu kawałek się pokazuje, to będziecie mogli dodać jakieś projekty, które są, na przykład ten z dzisiejszego webinaru i będzie można go dodać, też się tu pojawi. Czy ktoś chciałby dodać coś? Na razie nie, widzę, tylko jest mój. Proszę spróbować, ja w międzyczasie tylko dodam jeszcze ten, muszę najpierw udostępnić ten wcześniejszy, który się robiłem z dodawaniem. Muszę go udostępnić i teraz będę mógł, przejdę do studio mojego nocowego i teraz też mogę dodać ten projekt o dodawaniu. Jestem, brawa, i mam
obydwa te projekty, odejmowanie, dodawanie w. No i teraz każdy może sobie do tego studia, znaczy zajrzeć, ponieważ tutaj w Scratchu wszystko tutaj jest właściwie otwarte. Każdy może sobie zajrzeć, może zobaczyć, podejrzeć, jakie są zrobione te skrypty, znaczy te projekty. I teraz te też udostępniłem, żeby można było zajrzeć i pobawić się. Także nawet jak, to jest o tyle dobre, że na przykład na zajęciach moich ze skreczowania, z niższych kodowania. Czasami jest tak, że coś tam robimy przez kilka zajęć i na pierwszych zajęciach ktoś tam jest, potem go nie ma, potem znowu jest i miałby kłopot, żeby wszystko nadrobić od początku, a ja właśnie podsyłam link, czy wie, że tutaj też coś tam jest i może sobie wejść i to coś tam z... no pobrać, tak? No właśnie, jak pobrać to... Jeżeli ty ja z kolei bym chciał, bo to akurat nie są moje, są z poprzedniego, a czy nie wszystkie są moje, gdybym chciał coś tam wziąć, to wchodzę w dany plik, zaglądam do środka i wtedy mam tutaj po prawej stronie taki przycisk pomarańczowy Remix. Remix to znaczy weź czyjś projekt i zapisz na moim koncie. To oczywiście jest tam też, to będzie pokazane, że jest kopia. Ta osoba, od której remiksuję, też nie wiedziała, że zremiksowałem projekt tej osoby. Także to nie jest tak, że bez jakiegoś zachowania praw autorskich, no, czy no, nie ma jakichś ścisłych praw, ale będzie pokazane, czy ta osoba będzie wiedziała, że jest remiksowane, będzie można zajrzeć sobie u tej, znaczy u mnie na przykład, że ten projekt to nie jest tak całkiem mój, tylko że ja go wziąłem sobie skopiowałem. Także jest takie uczciwe z tej strony i też będzie, też można jakby zobaczyć, jaka była historia tworzenia tego projektu. Czasami też tak mieliśmy też na jakichś projektach, że ktoś tam zaczynał, ja kontynuowałem, albo ja zaczynałem, ktoś tam kontynuował i potem ja znowu coś tam rozrobiłem, znowu ktoś tam inny i taka historia tworzenia tego projektu po kolei. No dobrze, tutaj to akurat z tym nie będę nic robił, wracam do tego studia. I widzę, nic się nie pojawiło. Szkoda. Gdyby ktoś chciał i miał odwagę, to proszę bardzo spróbować dodać ten swój dzisiejszy projekt jakiś z odejmowania. Albo inaczej może, żeby znowu tego samego nie robić. Myślę, że mamy już taki schemat co do dodawania odejmowania. To ja tak daję chwilkę. Proszę spróbować zmienić, czyli weź sobie w ten swój projekt, albo jeżeli ktoś nie ma, to może bez rysowania ten prostsze dodawanie. Tak, to było takie całkiem proste. Ja też zaraz wpiszę tutaj link i można sobie albo przez to studio, albo teraz jeszcze raz wysyłam link. Czyli link do tego projektu, który teraz udostępniłem z dodawania. I na przykład zmienić to na mnożenie. Tak? Będzie tutaj taki projekcik, który będzie nam będzie nas odpytywał, czy będzie nas egzaminował z mnożenia. Co by trzeba tutaj zmienić, co to zrobić, może też ktoś się pobawi jakimś takim wyglądem. I potem albo można na czacie udostępnić, albo tak jak przed chwilą pokazywałem, może jeszcze raz to przykleję, albo na osobnym oknie. Do tego naszego nucowego studia dorzucić z tym mnożeniem. Także daję chwilkę, się może pobawię też w międzyczasie. To można, ja sobie to skopiuję jeszcze raz. Zapisz jako kopię. Mam i teraz zmienię na mnożenie. Mnożenie. Okej. Okay. I pobawi się na razie tylko tak wizualnie tym.
Czekaj, jak ktoś będzie chciał się podzielić, to proszę śmiało pisać, albo też po prostu wrzucić tam, albo dać znać, że coś tam się pojawiło, tutaj odświeżę stronę i zobaczymy, co tam się, co tam będzie. Ale na razie się pobawię też chwilę grafiką i zmienię tą ośmiorniczkę na czerwoną. O, i taka cała ławica pusta. Jeszcze wiem, czy się uda te krzaczki. Nie. Ucieka.
Dobrze, chwilkę się pobawiłem z tymi kolorkami. Zajrzę, czy coś tam się zmieniło. O, nikt nic nie dorzucił. Szkoda. Dobra, to co z tym mnożeniem? No tutaj wystarczy oczywiście mnożenie. W skrypcie zmienić u ośmiorniczki. Tak, tutaj zamiast plusika to zrobimy znak mnożenia, albo x, albo x, albo taka gwiazdka, czyli shift 8. I tutaj też musimy wziąć wyrażeń mnożenie i przeciągnąć liczba 1, liczba 2, zamiast dawania mnożenie. Tak, i mamy 4 razy 7. Brawo. 4 razy 1. Niestety pomyłka. No i tak jest. No to skoro tak sobie szalejemy, różne rzeczy robimy, to może jako taka ciekawostka. Zobaczmy, ta ośmiornica ma dwa kostiumy. Jest taka opcja, żeby można zrobić tak, żeby ona nie sprawiała wrażenie pływającej. Czyli trzeba zmienić kostiumy. Zobaczmy, o, jak teraz tak sobie ręcznie. Ten program do webinarów tak ma małe opóźnienie, więc tego nie będzie widać, ale ta ośmiorniczka jakby sobie pływała. Jak to zrobić? Tutaj mogę wziąć jeszcze raz, kiedy kliknięto zieloną flagę. Oj, uciekło mi to. Przesunę niżej. I po prostu tak zrobić, żeby co chwilę zmieniała kostium na następny, tak? I to ma, zawsze ma tak robić. I wezmę z kontroli zawsze. Ma zmieniać kostium na następny, czyli w wyglądzie mamy tutaj, o, zobaczmy, tutaj w tym miejscu jest następny kostium. Bo gdybym tak uruchomił, to byłby brzydki efekt, bo ta ośmiorniczka by tak po prostu tak szybko wykonywała te ruchy, że prawie, że nic nie widać. Więc trzeba lekko spowolnić. Czyli damy czekaj. No czekaj jeden to z kolei tak chyba, chociaż może nawet dobrze. A gdybyśmy chcieli trochę szybciej, to trzeba dać jakiś ułamek sekundy, tak? Pół sekundy. A, to może nie dla dzieci niezbyt dobre rozwiązanie, bo to już ułamki dziesiętne. Ale tutaj można dać na przykład 0,5, czyli a to może znają z napisów na butelce, tam napoju, że to jest półlitrowa woda na przykład, tak, to 0,5. Tutaj zwracam uwagę, że w Scratchu jest kropka zamiast przecinka, czyli 0,5. No i sam projekcik działa. Co tu mamy? 6. OK. No i można się bawić. No ładnie, to czyli mamy kolejny projekt, mamy dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Z dzieleniem ogólnie jest kłopot. Kiedyś, no nawet starsi moi uczniowie, gdzieś tam piątoklasiści, robili z dzieleniem i jakoś sobie z tym nie potrafili poradzić, bo jeżeli będziemy robili na takiej samej zasadzie, że on losuje od iluś do iluś, obojętnie jaki damy zakres, no to nawet jak damy jakiś mały zakres, już nie mówię tam dzielenie przez 7, ale na dzielenie przez 2, no tak będzie pierwsza liczba nieparzysta, to i tak wyjdzie nam połowa, tak? Przy u innych liczbach, czyli jeżeli druga liczba będzie, nie wiem, trójką, siódemką, zwłaszcza dziewiątką, to już w ogóle będzie tak, że nie da się, bo to jeszcze dzielenie przez 2, no to można wpisać, że coś tam i pół, tak? Natomiast przy jakichś innych dzieleniach to będzie słabo, więc ogólnie to dzielenie to jest nieciekawe. Jedyne, co można by zrobić tutaj, to taki mały zabieg. Natomiast, no nie wiem, to już myślę, że dla uczniów, to tak dla państwa, natomiast dla uczniów może starszych, czy jak będzie jakiś naprawdę taki bystrzak, to jeszcze raz skopiuję ten sam projekt, sobie go kliknę, zapisz teraz. I dam
Zapisz jako kopię, mam kopię i nie mnożenie, tylko dzielenie. Mnożenie, dzielenie, bez kopii i od razu udostępnię chyba. Czy mam udostępniony? Nie. Dobra, to zaraz zostanie, tylko co można robić tutaj? Jak to zrobić, żeby to było na dzielenie? Trochę oszukać, a mianowicie losuję liczby jak do mnożenia, czyli liczba pierwsza, liczba druga i wynik. Czyli co to jest? Mam liczbę pierwszą, drugą oraz wynik mnożenia. I gdybym chciał teraz oszukać troszeczkę i zrobić dzielenie, no właśnie, to jedynie taka jako ciekawostka dla starszych pewnie. No ale skoro już mamy wszystkie pozostałe trzy działania, to tylko tak pokażę, może dla Państwa zwłaszcza, taka podpowiedź. Ale mówię, dla jakichś bezczaków, czasami się zdarzają takie bezczaki. No mam takiego ucznia, który teraz gdzieś tam wygrał pewien konkurs, taki programistyczny, rzeczywiście chłopak się mocno tam zaangażował i sam się uczy dodatkowych języków. Takich programowania. No ale on właśnie już w pierwszej klasie będąc stworzył taki projekt jakiś tam w języku, znaczy napisy były w języku angielskim. Taki rzeczywiście w ogóle nie wyglądało na to, że to jest pierwszoklasisty. Nie wiem, czy on to rzeczywiście złożył sam od podstaw, czy zremiksował coś, no, ale w każdym razie też przerobił i naprawdę no trudno było uwierzyć, że to jest jego dzieło, ale teraz tak patrząc po latach, to coraz bardziej wierzę, że to mogło być jego dzieło. Więc no wie, czasami się zdarzają to, żeby też tak w razie czego podpowiedzieć im, bo patrząc też na moich uczniów, to oni czasami tak mają swoje takie ścieżki, czasem ciężko ich przekonać do czegoś, no ale może się uda. Tylko jedna rzecz, co zrobić, że w tym momencie, kiedy on zadaje pytanie, żeby nie brał liczby pierwszej i drugiej, tylko żeby wziął dzielenie jako wynik, podzielił na przykład przez liczbę pierwszą, tak? Czyli skoro on teraz ma, ja może tylko pokażę, on sobie teraz ustalił, że te liczby to u mnie to są 6, 5, 30, to nie dać napisu 6 razy 5, tylko wziąć wynik dzielony przez, załóżmy, liczbę pierwszą, a potem sprawdzać, czy wyszła nam liczba druga, tak? Czyli, ja to jeszcze raz tu pokażę, może zmniejszę to, czyli tutaj zmienić to na, tu wszystko, początek jest dokładnie tak samo jak w mnożeniu, a te trzy zamienić miejscami. Wziąć wynik, zamiast mnożenia to kazać mu podzielić. Tu jest dzielenie, dzielenie. Załóżmy przez liczbę pierwszą, niech będzie tak jak mówiłem, a sprawdzić, czy wyszła nam liczba druga. I taki mały trik, że tak powiem, małe oszustwo, że my tutaj nie tworzymy dzielenia jako naprawdę mnożenie, tylko bierzemy inne liczby, ale zobaczmy, to się sprawdza, tak? Więc mówię, tutaj dla dzieci może to trudno im to wyjaśnić i nie mam doświadczenia, jeżeli chodzi o to takich maluszków. Natomiast no, jest to taki sprytny zabieg, który pozwoli nam sobie z tym poradzić. Jeszcze raz uruchomię i zobaczmy. On pyta, 20 przez 4, sprawdzę, 5, brawo, zgadza się, tak? Czyli no mamy tutaj tak naprawdę dzielenie, tak? Prawda, no, niewiele zmieniliśmy w tym mnożeniu, tylko miejscami pozamienialiśmy liczby, no ale wszystko fajnie, jak to się mówi, śmiga. O, nawet jakieś większe. Tak więc tutaj mówię, trudno napisać, pewnie będzie im program, natomiast no tak naprawdę to zobaczmy, ten przeskok jest bardzo prosty. Nawet mniejsza jest, no może nie mniejsza, ale podobna jak różnica między dodawaniem a odejmowaniem, tak tutaj to mnożenie a dzielenie w samym naszym projekcie, jeżeli przejdą przez takie zwykłe mnożenie, to co z tym dzieleniem też nie powinno być kłopotu. No właśnie, myślałem o tej podpowiedzi co do mnożenia, tak? Można by w tym projekcie mnożenie zrobić podpowiedź na takiej samej zasadzie jak tam przy odejmowaniu, czy no, na podobnej zasadzie jak przy odejmowaniu, no ale myślę, że to byłoby już ciut, znaczy no to i tak już mam wrażenie, że jest takie nieproste niektóre rzeczy dla dzieciaków, no ale z tym, bo trzeba by na przykład zrobić tak, żeby narysował nam kilka rządków po ileś tam rybek,
I to byłoby już nieco trudniejsze. Chociaż może, tak myślę z tym tak, ale znaczy, może byśmy się teraz wrócili sobie jeszcze na chwilę, na przykład do dodawania, bo myślę, że w dodawaniu nawet może być prościej niż w odejmowaniu. Taka podpowiedź do dodawania. Tam wybieramy od 1 do 10, jedną liczbę drugą i żeby potem zrobić taką małą podpowiedź. Może wróćmy do tego i spróbujmy takie coś stworzyć. Czy teraz już, kiedy mamy taką no, wiedzę ćwierćwiek. Aha, właśnie, to może jeszcze jedna rzecz. To mamy, tak? Myślę, że to dzielenie, no pytanie, albo jeszcze inaczej, udostępnię tutaj. Dodaj projekt. Aha, nie udostępniłem w ogóle jeszcze. Zapisz teraz. Dzielenie. Mnożenie też nic nie zrobiłem, ale sobie. Gapa. Mnożenie. Udostępniam. I dzielenie. Udostępniam. I udostępniam. A, to trzeba odświeżyć stronę, bo się nie przeładowało. I udostępnię zaraz mnożenie i dzielenie. Mnożenie i dzielenie. Dobra, czyli mamy te cztery. I wrócę do dodawania. Wrócę do mojego dodawania. I jak to zrobić teraz, żeby. Aha, może inaczej, przepraszam, trochę skaczę, ale. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo przydatna o tym nie mówiłem, w skrętkim online. Wejdę do odejmowania, zobaczmy. Tutaj miałem właśnie to, ten projekcik, tak? Taki jedną prostą rzecz, że ta rybka gdzieś tam ma się pojawić i ma się zmienić tło na błękitne, zmienić. I jeżeli chciałbym ten cały bloczek przenieść do innego projektu, to istnieje coś takiego jak plecak. Zobaczmy, no nie widzę, tutaj niestety utnie, ale jeżeli Państwo sobie zobaczycie, na samym dole mamy takie coś jak plecak. Ja ten plecak mogę otworzyć. Nadal niestety widzę tu ucina, nie widać, ale na dole jest też ten plecak. Biorę ten skrypt i przerzucam do plecaka i pojawił mi się. W plecaku teraz nazywa się skrypt. Mogę teraz przeskoczyć z powrotem do. Tylko trzeba być zalogowanym do tego, żeby plecak działał. Przechodzę teraz do zupełnie innego projektu, a mianowicie do dodawania. Gdzie tu jestem? Dodawania. I wyciągam ten skrypt i zobaczmy, pojawił mi się tutaj, tak? I po prostu przeniosłem sobie z jednego do drugiego. Akurat nie w tym miejscu, gdzie powinienem, no ale nie szkodzi. Przeniosłem sobie z jednego projektu do drugiego, właśnie poprzez plecak. Czyli jeszcze raz, na dole strony tutaj pod naszymi skryptami jest taka strzałeczka, jest napisane plecak. Ten plecak otwieram, najpierw przeciągam coś do plecaka, potem wyjmuję z plecaka i mam przeniesione. No właśnie, na tej zasadzie to działało? To działało na tej zasadzie, że tam była dodatkowa rybka. Czyli może tak, stworzę sobie też w tym dodawaniu dodatkowe rybki. Tu może, żeby nie było tak gęsto, to zrobię w ten sposób, żeby były dwa rządki rybek, tak? Jedna będzie odpowiedzialna za liczbę pierwszą, druga liczba druga i one będą startowały gdzieś tam. Moment, bo zmniejszę, za duże jest. I teraz, ponieważ to wylosuje do 10, to wystarczy, że się 10 zmieści tych rybek. Myślę, że takie to się zmieszczą. To będzie jedna rybka i od razu druga rybka.
Tak, też ją tu ustawię, zmniejszę. Trochę duże chyba jeszcze. Dobra, są podobne wielkości. Niestety błąd popełniłem, że to wrzuciłem do tego, ale nie szkodzi. Przeciągam do pierwszej rybki ten jeden skrypt. Przeciągam do drugiej rybki. Stąd wyrzucam. To też nie wiem, czy mówiłem, wyrzuca się do środka, tutaj gdzie mam te bloczki wszystkie. Jeżeli, o, tak jak teraz przeciągnąłem tutaj, tutaj puszczam to, to ten skrypt znika. Przechodzę tutaj i załóżmy liczba, aha, gdzie ona jest teraz? W sumie mogłaby być tutaj, gdzie jest ta pierwsza rybka, albo nie, zmienię to. Chcę, żeby była w tym miejscu, czyli podmieniam tą jedną rzecz. Druga rybka, aha, i ona załóżmy będzie liczbą pierwszą, liczba 1. Druga rybka to będzie liczba 2, czyli stąd muszę wziąć dane liczba 2, a nie liczba 1. A co tu jeszcze? Aha, i miejsce w jakim jest. Zbierzemy z ruchu, przypominam. Idź do. Ojejku, coś mi tutaj skacze po ekranie. A ten drugi bloczek usuwam. I przetestuję. 5 plus 7. Odpowiem, że 12 jest OK. A jak odpowiem źle, to niestety pomyłka. O. No i widzę, że za gęsto tu mam tych rybek. Czyli trzeba, skoro jest za gęsto, to trzeba dać większe kroki. Dwa razy się może się nie zmieścić, ale tak 40 to już powinno być OK. I zmienię na 40 kroków. I cóż? Jeszcze raz. Aha, muszę dać złą odpowiedź. Jeszcze za gęsto. 50 to może. Chociaż może się zmieści. 50 i 50. Osiem, a czy dwie jeszcze by się zmieściły, to nie wiem. Dobra. I no może minimalnie zmniejszę te rybki, tylko że muszę je pokazać znowu, bo są ukryte. I zmniejszyć jeszcze o jedno kliknięcie na przykład. I to też drugą. O jedno kliknięcie zmniejszyć. Jeszcze raz, 6 plus 3. O, teraz lepiej. Dobra, teraz źle odpowiem, zobaczmy, czy się zmieszczą. No nie, nie zmieściła się, za daleko. 45 jednak zmienię na odległość. No czasami tak jest, że trzeba poeksperymentować, bo pewne rzeczy czasami nie są od razu widoczne i tam się mocno naliczyć, ale tak jak mówiliśmy, dzieci chętnie eksperymentują, to po prostu trzeba poeksperymentować, żeby pasowało. O, teraz się mieści. Dobra, że teraz jest OK, natomiast tam trzeba zmienić jeszcze to czyszczenie, bo tu się nie czyści ten program na początku. Tam zmieniłem wtedy odejmowanie, a tutaj nie. Czyli z pisaka w ośmiornicy dajemy, że na początku ma czyścić wszystko, może nie tutaj. Moment, zaraz po wystartowaniu ma czyścić. I tutaj wtedy robiliśmy tak, jeszcze raz przypomnę, że że co? Że to jeszcze raz musieliśmy pytać, tak? Czyli jeżeli jest błąd, a to jest wydłużyliśmy czas do 4 sekund wtedy.
Kazaliśmy mu jeszcze raz zapytać o wszystko. Dobra, to przypominam, tak, ojej, coś mi skacze, myszka. Coś. I tak, dobra, teraz zobaczymy, czy to zadziała. 7 plus 14, dam dobrą odpowiedź, brawo. Idziemy dalej, a dam złą odpowiedź, pomyłka. 6 plus 8, tu mamy 4, 6, 8, tylko sprawdzam, czy rybek jest dobrze, 8 i 6, zgadza się. To sobie doliczę do 14. Jest ładnie, brawo. I znikają teraz. A dam jeszcze raz źle. I on mnie pyta. A jeszcze raz źle. Chcę rysować. Rysuję, ale już nie pyta mnie drugi raz. Dobrze. Czyli tak właśnie chciałem. Czyli mamy to. No dobrze. Tutaj. Czyli te cztery podstawowe działania mamy, to jeszcze jedna rzecz, bo żeby z kolei, no też są ładne obrazki, bo tutaj widzimy, że to, ale jednak są te napisy. Można by zrobić coś takiego, że no przygotowałem sobie na dzisiaj taki jeden pusty projekt, ja może go otworzę albo udostępnię tutaj. Momencik. Można się pobawić też z cyferką. Ja może wejdę i tylko go podeślę, tam nie będę udostępniał, tylko tutaj na czacie. O, mam tutaj wzięty, co, może nic, aha, przepraszam, jest nieudostępniony, już udostępniam i o, teraz powinno działać. Teraz można sobie przepisać ten adres, już będzie aktywny, ten link. Co takiego, tutaj w środku nic nie ma, co prawda, co samego skryptu, natomiast to, co jest fajne, to jest taki duszek, który ma 10 kostiumów i on sprawia, że można ładnie sobie ładnie rysować. W jaki sposób? A mianowicie ja napiszę tutaj jakiś skrypt szybciutko. Taki. Kiedy kliknięto, żeby wylosował, czyli nazwijmy sobie liczba 1, zmienną. No i chcemy, żeby ustawił na jakąś wartość, jak robiliśmy przed chwilą, od 1 do 10, a może nawet lepiej nie tyle od 1 do 10, co od 0 do 9, od 1, momencik, jeszcze raz zobaczę. Dobra, i będzie 1 do 10. No i teraz on ma ustawić tę wartość, liczbę 1 na takie, a potem, żeby w zależności od tego, jaka liczba nam się wylosuje, żeby taki właśnie był kostium, tak? Czyli żeby się zmieniła cyferka. I to się bardzo fajnie robi, bo wystarczy teraz zrobić takie coś. Zmień kostium na. I tutaj albo możemy wybrać nazwę, albo jeżeli przeciągniemy teraz tą liczbę 1, czyli tą liczbę od 1 do 10, to nam się ustawi takie coś. Czyli jeżeli się wylosuje 1, to się ustawi kostium pierwszy, wylosuje się 2, to się ustawi kostium drugi i tak dalej, i tak dalej. I zobaczmy, wylosowało się 2, 2, 7, 8, znowu 7. O, jak się wylosowała 10, się pojawia samo 0 tylko. No ale załóżmy, że gdybyśmy chcieli zadawać pytania takie jak na przykład w mnożeniu od 1 do 9, no to nie ma problemu, tak? 0 i tak się nigdy nie pokaże, więc z tym nie będzie żadnego kłopotu. I można by właśnie coś takiego też zrobić, tak? W jaki sposób? No teraz można by przeciągnąć nasz projekt i
i zmienić na, myślę tak, żeby inaczej, żeby wylosowało się i żeby się pojawiło to, bo to z kolei jest jakieś może bardziej widoczne, bo tam w tym projekcie, jak się pojawiały nam tylko zera, to, przepraszam, się pojawiały tylko takie małe napisy, tak, jeszcze tylko pokażę tutaj, o, widzimy, tylko są takie napisy małe, to może też są takie, no, takie mało czytelne, czy niezbyt takie, no, jak to powiedzieć, no, słabo widoczne, nie są takie ładne, natomiast jak gdyby dać takie cyferki, to ten napis byłby dużo bardziej czytelny. To ja może znowu przeskoczę, tak trochę skaczę dzisiaj, ale przeskoczę do mnożenia. I gdybym tutaj chciał tak zrobić, że zaglądam do środka, że pojawia się też to działanie, tak? Załóżmy tutaj do góry. Robić. Znowu, mogę sobie, ponieważ mam otwarte teraz dwa projekty, to mnożenie i cyferkę, otwieram plecak i przeciągam tego duszka. W momencie, tu mam jeszcze coś innego chyba. Chwilkę, bo coś muszę usunąć, mam za gęsto w plecaku. Dobra, przeciągam sobie tutaj, nie widać, tak? Przecież to stąd, z duszka całego przeciągam. Duszka przyciągam do plecaka, przeskakuję do mnożenia, otwieram plecak, a nie odświeżyła mi się strona, nie mam tego, muszę odświeżyć stronę i teraz, o mam, i wyciągam tego duszka i świetnie, i jest. No dobra, i teraz co, będę potrzebował tak naprawdę trzy elementy. Liczby. Załóżmy znak mnożenia i drugą liczbę. Czyli skopiuję sobie jeszcze raz tę liczbę, czyli duplikuję. Może na razie zrobię tak, żeby bez znaku mnożenia, to się za chwileczkę pobawię. I co by trzeba zrobić? Mamy to? Proszę sobie skopiować, to najlepiej właśnie do tego przez plecak najlepiej przenieść. Ja tam przed chwilą udostępniłem, tak, czyli jest z tego projektu, który tutaj wydałem, ten numer 22 coś tam, końcówka 407. Stąd sobie wziąć to tego duszka, przyciągnąć do plecaka, a w projekcie mnożenie wyjąć to. I wydaje mi się, że teraz powinno być w miarę prosto. Jak to zrobić, żeby pojawiały nam się, to właśnie mamy trochę pokazane, jak to zrobić, żeby pojawiały nam się mnożenie. To może 5 minut tak na zastanowienie, ja sobie zrobię małą przerwę jeszcze. I 5 minut na zastanowienie, za momencik zobaczymy, co z tego wyszło. Na chwilę wyłączam głos, za chwileczkę będę z powrotem. Proszę pomyśleć, co, jak to zrobić i zaraz to dokończymy.
Jak tam udało się coś zrobić? No właśnie, co można by, jak to można by zrobić z tym działaniem? Czyli tak, takim momentem wywołania tego, czy momentem, kiedy ma się pojawić ta liczba pierwsza i druga, to jest to, kiedy tutaj, może powiększę, kiedy zmieni się tło na pytanie. Czyli tak samo tam można zrobić, że cokolwiek ma się wydarzyć, te cyfry mają się zmienić, jak się zmieni tło na pytanie i wtedy mają się pojawić tutaj odpowiednie liczby, czyli pierwsza i druga. Czyli przejdźmy tutaj do pierwszej liczby, tego pierwszego duszka się zwa liczba, przynajmniej u mnie. I oczywiście nie kiedy jest zielona flaga, tylko albo inaczej. O, jeszcze może pokombinuję, dzisiaj już tak trochę zaszalałem z tymi różnymi rzeczami, tak na pierwszy raz, więc już tu jeszcze jedna rzecz. Na początku możemy ukryć w ogóle to, czyli na początku programu, żeby się nie pojawiły jakieś niepotrzebne, jakieś losowe rzeczy, to ukryjemy, a mają się pojawić wtedy, kiedy zmieni się tło na pytanie, czyli bierzemy ze zdarzeń, kiedy tło zmieni się na pytanie, najpierw sobie to poustawia, czyli co tu ma się zmienić, może bez, oczywiście bez tego, nie ma nic losować, tylko ma zmienić kostium na liczba 1, zgadza się. Podobnie w drugim duszku, na początku ma się, aha, tam jeszcze idea, że ma się, przepraszam, ale potem jak się ustawi, ma się pokazać. Podobnie w drugim duszku, najpierw ma się ukryć, a w momencie, kiedy tło zmieni się na pytanie, nic nie ma losować, to wyrzucamy i nie liczba pierwsza, tylko liczba druga. I to chyba będzie dobrze, zobaczymy. A, no tak, nie pomyślałem. Będzie problem z dziesiątką, więc żeby nie było tej dziesiątki, bo wtedy on nie wie, co ma zrobić, to damy mu jednak, żeby losował od 1 do 9 po prostu. Czyli przejdę do ośmiorniczki i tu zmienimy nie na dziesiątki, tylko do 9 tylko. Jeszcze raz, nadal źle. Do czegoś. No, no tak, oczywiście nie dałem, żeby pokazał. No. Chyba już późna godzina zabawa przy komputerze. Oczywiście teraz działa. Świetnie. Gdybym chciał jeszcze tutaj dać znak mnożenia, to albo mogę zrobić sobie kropeczkę, narysować, albo tutaj mamy też takiego X-a. Czyli jeszcze raz, dodaję dodatkowego duszka i na samym dole, co prawda są w innym kolorze, ale zaraz sobie to zrobimy. Na samym dole są właśnie takie scratchowe znaczki i biorę X-a stąd. Taki, nie wiem, jaki to kolor, niebiesko-zielony. Ustawiam tutaj. Się brzydko wygląda teraz z tym. Po pierwsze trochę zmniejszył go. A po drugie, jak zrobić kolor, żeby był taki sam. Przejdę do kostiumu i teraz zobaczmy. Biorę sobie kostium ten pomarańczowy, o który mi chodzi. I tutaj jest takie do pobrania, taki czujnik koloru, pipetka taka. Pobierz kolor, naciskam to i najeżdżam na pomarańczowy. Teraz mi się tutaj zmieniło, widzimy, tak, na kolor pomarańczowy. Przechodzę do mojego duszka, tego X-a.
Naciskam oczywiście wylewanie farby i wylewam farbę na to pomarańczowe i już mam to, co chciałem, tak? Czyli mamy mamy to działanie, które chciałem, żeby się pojawiło, tak? No i właściwie o to nam chodzi. No co jeszcze możemy zrobić teraz, tak? Tutaj niepotrzebnie jest to, że teraz ośmiornica nas pyta. Właściwie możemy ją z tego zwolnić, z tego pytania. Czyli co? Wchodzimy do, tu jest ośmiornica, gdy zadaje pytanie, zamiast tego całego łączenia i tego wszystkiego, możemy zrobić tak, że ona powie tylko, ile to jest. Ile to jest. O, i widzimy, ona tylko zadaje pytanie, ile to jest. Natomiast już nie musi nawet mówić całego działania. Działanie mamy pięknie napisane do góry. I tak, a reszta powinna działać normalnie. Napiszę coś złego, niestety pomyłka. Tutaj jestem, daję teraz dobrą odpowiedź. Brawo. No i możemy. Moglibyśmy, no ja mówię, dać jeszcze taką podpowiedź, taką za pomocą tego wyświetlania odpowiedniej liczby rybek, ale wydaje mi się, to już byłaby taka mocna przesada, jeżeli chodzi o poziom trudności, bo to i tak już z tym dawaniem, odejmowaniem, tam jak robiliśmy to, to wydaje mi się, to było takie na pograniczu trudności, natomiast tutaj byłoby to takie przesadzone, no chyba, że ktoś by bardzo chciał, to można się też w to pobawić. No nie wiem, myślę, że tutaj, przynajmniej jak na razie, to wystarczyłoby. Czy nie wiem, jakiś pomysł, co jeszcze można by zrobić tutaj? Czy Państwo macie jakieś sugestie czy pomysł, jak to jeszcze, co do ciekawego dodać, albo co jeszcze zrobić, żeby było ładniej, ciekawiej, lepiej? Czy obojętnie w którym, czy teraz właśnie w tym mnożeniu, które omawiamy, czy w którymś z innych działań? Moment, tu sobie wrócę jeszcze do studia naszego. Coś ta myszka mi zaczęła skakać. Ta bateria się powoli siada. Moje studio nicowe. Aha, tego nie udostępniłem jeszcze. Chyba nie. A nie, bo sferkę wziąłem tutaj. Dobra. Czyli wszystko jest udostępnione, co było dzisiaj. Zachęcam też jeszcze, może jeszcze raz wrzucę ten link do studia. Proszę udostępnić swoje, to co Państwo robiliście. Zobaczę, jak tu też poszło, czy może jakieś ładniejsze kolory macie. Jak dla mnie jest dobrze. I jak to wiesz, przynajmniej sobie też poćwiczymy, tak? Czyli proszę spróbować dodać, zobaczymy, czy się uda. Tutaj teraz wrzuciłem jeszcze raz link do tego studia. I tutaj przypominam, trzeba na dole nacisnąć, no, jak się skopiuje ten link, to udostępnić swój projekt. Tak jak pokazywałem, udostępnić. I potem tutaj na dole dodaj projekt, pojawią się wszystkie, które mamy. I a może też dodam ten z cyferką. On co prawda nie tam jest w środku, jest pusty prawie że, natomiast może się przyda komuś jako sama cyferka po prostu do skopiowania gdzieś tam do innego projektu. Bo to jest no, takie ładniejsze. To nawet mógłbym powiększyć to, jeżeli chodzi o tak, to działanie, chociaż chyba za bardzo też nie można dzić. 3.
i tu też 3, żeby też tak w miarę równo. Raz, dwa, trzy. A to mnożenie można przesunąć, nie musi być wielkie. Aha, tu też można by dać, żeby na początku ukryło. No właśnie, można by jeszcze zmienić to. Ja tak zobaczę, czy co by trzeba tutaj dać, kiedy to ma ukryć. Chociaż nie ma kiedy ukrywać, bo jak zatwierdzimy wynik, to by można ukryć, ale nie, jest ok. Dobra. Tak, tylko to bym ukrył na początku, skoro tamte też się nie pokazują, to można by dać, żeby tego x-a, czy ten symbol mnożenia też ukrył. A jeżeli przyzwyczajenie do takiego x-a, to możemy spróbować też narysować sobie, bo to jest proste. Czyli dać po prostu dwa kółeczka takie, jedno w drugim. Zobaczymy. Aha, nie tak, przepraszam. Tutaj nowego duszka rysujemy. Najpierw musimy rysować większe kółko. Aha, bitmapa. A czy ten wektorowe? Kółko. Tutaj to kółko tak samo. Możemy zrobić, żeby było pełne. I tutaj z kółkiem jest tak samo jak w tym, w Paint'cie, czyli mogę, że nacisnę, zawsze zapominam. Shift, czy. Nie. O. Mówię? Nie, dobrze. O. Coś mi uciekło to w ogóle wszystko. Tak, jeżeli nacisnę Shift, to on rysuje tylko kółka. Nie rysuje elips, tylko kółka. O, nawet większe mogę. O. Dobrze. I teraz wybieram kolor biały, rysuję drugie kółko, które zaraz będzie w środku w nim. Czyli tutaj. Mogę sobie wycentrować, tak. O, nie, czy za duże nie jest. A, nie podoba mi się to brzydkie. Dobra. O nie, rysowanie jednak mi to dobrze nie idzie. Jakieś takie za duże chyba to wszystko. O, może tak. Tu można to połączyć. O, żeby się już nam nie rozjeżdżało. Dobra. I to jeszcze sobie może zmniejszę. O, może nie jest najgorzej. No okej. Okay. I tak się myślę, troszkę pobawiliśmy tymi działaniami. Tu myślę, aha, też przy okazji, bo jest tutaj takie jak centrowanie. Widzę, że mi się chyba to uciekło. Chciałbym, żeby to było tak dokładnie w środku. To, no nie, nawet jest dobrze. To jest taki krzyżyk, żeby było dokładnie. Akurat w tym projekcie może to ma małe znaczenie, ale można coś tak wycentrować sobie na poduszka. Dziękuję bardzo. Ładne. No nawet było gorzej. No tak, no co można? Można by teraz się pobawić. Tak, tutaj nie wiem jak. Znaczy no, myślę, że te młodsze dzieci jeszcze bardziej. Nawet te moje starsze często, tak jak mówię, lubią sobie rysować, także to samo programowanie zostaje na końcu dopiero, jak już mają wszystko dorysowane. Natomiast no ja odwrotnie, ja wolę programować niż rysować. To rysowanie tak średnio mi wychodzi. Natomiast oni wolą zdecydowanie rysować, więc tutaj myślę, że dzieciakami to będzie sporo rysowania i taki projekt ci tu by zajął sporo czasu, bo na pewno by się wkręciły w to rysowanie, ale w końcu też przyjdzie czas na to, żeby coś do tego dopisać, także
Na pewno ich projekt byłby o wiele ładniejszy niż to, co tutaj zrobiłem, bo no mówię, bo dzieci tak bardziej się przykładają do tego wszystkiego, do rysunku, tak dopieszczają te projekty. No i zachęcam, żeby się pobawić z nimi. I, no i można coś tam też potem udostępniać. Udostępniać te właśnie ich dzieła, chwalić się. Tutaj może jeszcze tak powiem w międzyczasie, bo nie wiem, czy już pewnie znacie Państwo po szkoleniu. Mamy tutaj tą stronkę naszą i mistrzowie kodowania. Dokładnie tutaj co do samego Stretcha, to pewnie znacie Państwo te pozostałe zakładki, natomiast w samym Scratchu tutaj mamy też sporo takich prostszych, bo tak wydawało mi się, że to co dzisiaj będzie, już mówiłem, że to będzie proste na początek, ale mam wrażenie, że troszeczkę popłynąłem już z tym projektem i może być taki no nie na początek. Także zachęcam, żeby sobie też tutaj poczytać. Na początek są takie ciekawe rzeczy, jak takie proste animacje o cykl życia motyla, gdzie tam pokazujemy, że jak to po kolei tworzyć, taką bardziej animację samą, czy no coś tam się porusza właśnie na zasadzie zmiany tła, czy właśnie to, że ten kwiatek, który rośnie. Też ostatnio będzie tam bawiłem się właśnie tymi interpretacją wiersza, też można zrobić bardzo fajne rzeczy. Zresztą tutaj nie wykasowuję, myślę, że nic się nie stanie, jak Państwo zobaczycie. W tym studio, które pokazałem tutaj, do którego dałem link, zrobiłem też na którymś z webinarów, zacząłem robić opowiadanie Pan Kotek. No przepraszam, wiem, że mówię, troszeczkę coś zaszalałem, wydawało mi się, że było, że będzie prostsze, a tak wyszło dosyć skomplikowane. Natomiast tutaj też są takie przykłady, na przykład Pan Kotek był chory, można albo nagrywać dźwiękami, albo tekstami pisać, też potem zacząłem robić lokomotywę, nie skończyłem jej, bo to jednak długi wiersz jest, też można się pobawić. No właśnie, z tymi stempelkami to można. Dobra, to może jeszcze na koniec, bo zostało już niewiele czasu. Tu mówię, tutaj można sobie skorzystać, zobaczyć, coś takiego porobić, albo jeszcze tylko tak szybciutko zrobimy takie rzeczywiście, żeby na przykład było na, ojejku, na stałe. Takie, co naprawdę będzie na początek dla każdego, tak jak pokazywałem na wstępie. Na przykład różne działania, webinar. I rzeczywiście, tak żeby dzieci, na bardzo, bardzo proste będzie. Coś takiego, jeszcze kiedy program startuje, momencik, aha, tu powiększę. Kiedy program startuje, to ma od razu zapytać i po prostu dajemy tak na twardo, że tak powiem, pytania. Załóżmy 2, no może bez przesady znowu, 8 dodać 3 równa się znak zapytania. No i teraz dajemy tylko to podwójne i tutaj, jeżeli, musimy jedynie porównać, tak, czy ta nasza odpowiedź, przypominam, jest w czujnikach, zaraz, czy nasza odpowiedź jest równa 11, jeżeli tak, to dajemy brawo, to było na początku, ale jeszcze raz, tylko szybciutko dla przypomnienia, ojeju, jeszcze raz dla przypomnienia, taka prościutka wersja, tutaj brawo, a tutaj niestety pomyłka. Teraz co? Teraz tak naprawdę wystarczy, zobaczmy. Jeżeli mamy takie coś, to duplikuję całe to wszystko, co miałem i teraz tylko tu zmieniam, tak? Na przykład, nie wiem, 15
odjąć 9 równa się znak zapytania. Takie naprawdę super proste. Trzeba wiedzieć oczywiście, to jest. Dzieci tam muszą sobie przeliczyć. I tak samo. No i znowu następne pytanie. Znowu stempelek. Duplikuję. Dodawanie, odejmowanie, załóżmy mnożenie. Co tam? 6 razy 6. I jak 36 to ok, jak nie to, to nie. I to, co prawda mówię, na takim poziomie czasami nawet starsi moi, te klasy czasami też jak mają coś zrobić, co prawda nie chodzi mi o dodawanie, odejmowanie, tylko w ogóle jakieś pytania, to robię tam jakieś, chociażby o ułamkach, ale też nie na zasadzie losowej, tylko takiej. No jeszcze może ostatnie zrobię. I ostatnie jakieś dzielenie, co tam można zrobić. Żeby nie było trudne, 20 przez 5 równa się, jak 4 to dobrze, a jak nie to nie. No i na przykład na końcu, co tam możemy? Dziękuję za. Dziękuję za wysiłek. O. I tak sobie przetestuję szybciutko. A to oczywiście coś by trzeba jeszcze zrobić, bo tak to strasznie wygląda. O, teraz może w pokoju niech sobie siedzi kod na tapczanie. I zadaje pytania. I 8 plus 3, 11, to tam 6 chyba, no nieważne, to 22 niestety pomyłka i 3 też pomyłka, dziękuję za wysiłek. O, to może też tak różne działania. Nazwę to super proste. O. I zapisz, udostępnij. No i to jest takie rzeczywiście, że no każdy sobie z tym pewnie poradzi, znaczy na pewno poradzi, więc tylko dorzucę to do studia. I tu chyba nie ma opcji, żeby tego nie zrobić. Więc takie już najprostsze w ogóle działanie, jakie może być, czyli tak, czyli po prostu gotowe, na sztywno wpisane pytania, odpowiedzi. Wiadomo, że to jest taka atrakcja na jeden raz, bo jeżeli ktoś raz przez to przejdzie, albo gdyby to, kilka osób jednocześnie to robiło, to no, łatwo można się na pamięć nauczyć, jakie są odpowiedzi, no ale z kolei, jeśli każdy do tego podejdzie tylko jeden raz, albo każdy zrobi swoje pytania, gdzieś tam sobie wzajemnie się dzieciaki powymieniają, no to można wtedy rzeczywiście się tak w taki sposób też pobawić. Ja mówię, to byłoby takie najprostsze, to ostatnie, natomiast te wcześniejsze to już rzeczywiście, no są różne stopnie trudności, też można gdzieś tam poziomować te stopnie, że jedni sobie zatrzymają się na tym najprostszej wersji, inni gdzieś tam porobią z tymi cyferkami, ktoś inny, a właśnie może nawet sami, skoro te stempelki są proste, to może zamiast tego zadawania pytania, czy tam losowania, czy losować trzeba, ale zamiast jakichś tam większych rzeczy, to po prostu, tak jak zrobiliśmy w tym dodawaniu, że nawet nie pojawia się jakiś tam napis, tylko pojawią się same stempelki od razu, tak, zrobić tak, żeby było bez, nawet bez tego, tylko właśnie same stempelki, gdzieś nawet liczą, że tego jest 6, tego 1 i bawią się w ten sposób, bo nawet bez tej drugiej szansy, to też jest z taką komplikacją, ale że mają tylko jedną szansę, od razu się pojawiają na przykład te rybki. No nie wiem, to tak może by trzeba też pomyśleć, zobaczyć. Też pewnie są różne klasy, różne dzieci, różne możliwości i pewnie można by to
jakoś tam dostosować do, czy trzeba, nie można powiedzieć, trzeba dostosować do tego. I tak jak mówię, może nie jako pierwszy projekt w ogóle dzieci spotkają, bo gdzieś tam by to trzeba też stopniować. Natomiast no tam jako któryś z kolei projektów można by też takim czymś się pewnie pobawić. Ale mówię, tak jak mówię, proponowałbym zaczynać od czegoś takiego naprawdę prostego, jakichś takich animacji, tam można znaleźć na wiki. Miałem tutaj wstawić, a nie wstawiłem w końcu. Tak, jeszcze raz tutaj można by, o, chyba się wstawiało, ale ogólnie wiki mistrzowiegodowania.pl i tutaj z tego można by po prostu coś tam sobie na początek wziąć, a to jako kolejny projekt też poćwiczyć sobie. Czy to dodawanie? Dodawanie chyba najprostsze jest, natomiast też potem można odejmowanie i czy też to mnożenie. No dzielenie rzeczywiście najtrudniejsze, to ogólnie jest najtrudniejsze, ale tak jak było widać w samym projekcie akurat, no to wystarczy tak może podpowiedzieć, pokazać, czy tam się zmieni kolejność tych liczb, to będzie coś innego i też nie jest takie nie do przejścia. Jak przejdziemy przez mnożenie, to projekt dzielenia jest prawie że taki sam. To ojej, coś tutaj, no nie, to jest to. Przepraszam, ja się chyba pogubiłem w tych oknach. Ojej, nie to okno, o to okno. Za dużo tych okien. Dobrze, to ja myślę, że tutaj już nie. O, tu miałem nacisnąć. Tak, że to tyle bym miał, jeżeli chodzi o ten webinar. Jest tak, że powoli mijają te 3 godzinki. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę pytać. Będę i jest tak, że ta 4. godzina teraz webinaru będzie właśnie tak na takiej zasadzie, że jeśli ktoś ma jakieś pytania, czy ktoś chciałby jeszcze o coś dopytać, czy jakieś sprawy ma, można się pobawić, czy można popytać, można, ja jestem do dyspozycji. Tutaj, no nie wiem, można, jeżeli ktoś chciałby jakieś zadanie szczególne, to zachęcam do tego, żeby gdzieś tam sobie jeszcze rozbudować ten projekt, czy też w ogóle jakoś tam go upiększyć i można też dorzucić do studia. Chętnie zobaczę, co udało wam się państwo zrobić. No i jak ktoś bardzo chce ambitne zadanie jeszcze na wieczór, bo no, czuję taką potrzebę, żeby coś tam jeszcze porobić, można zrobić taki projekt, który będzie łączył wszystkie 4. Na zasadzie, że na początku sobie wybieramy, czy chcemy dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić i potem jakoś tam jak coś co wybierzemy, co będzie się no będziemy mieli poszczególne zadania, tak? To byłoby ciut bardziej skomplikowane, ale jak ktoś jest ambitny i chciałby się pobawić, to zachęcam. Także ja będę do dyspozycji jeszcze przez godzinkę. Dziękuję na razie za to, co tak tutaj dotychczasowe nasz webinar, współpracę. Natomiast tak jak mówię, no i będę jeszcze godzinkę, także jak ktoś ma jakieś pytania, sprawy, to będę do dyspozycji. Teraz może tak chwilkę sobie zrobię przerwę. Będę tak powiem, no mówię, 5 minut przerwy tak na herbatę, ale jakby coś, to jestem do dyspozycji do 21, także także proszę śmiało pisać, pytać, udostępniać, dzielić się swoimi projektami i powodzenia życzę, tak? No mówię, tak może rzeczywiście się trochę za ostro poszliśmy z tymi projektami, ale, no ale zachęcam do takiego spokojnego wejścia, tam odpowiedzi są na wiki.
No tak, mam nadzieję, że nie przestraszyłem, bo sam program jest bardzo fajny i ciekawy i naprawdę już kilka lat się nim bawię i tak ciągle coś można nowego stworzyć, więc pomysłów tutaj można mieć dużo, natomiast trochę dzisiaj wyszło bardziej twardo niż chciałem. Chciałem tak delikatnie coś zrobić, a wyszło dosyć takie, się skomplikowało może troszeczkę, ale mam nadzieję, że uda się to jakoś też zastosować, dostosować do poziomu swoich uczniów. Także też dziękuję bardzo za współpracę. A, co tam się, nie ma co się bać, ani wstydzić. Proszę udostępniać. Jeśli coś się udało zrobić, to przecież można się podzielić, zobaczymy, co tam ciekawego, może inni też. A może właśnie takie udostępnianie czegoś takiego, co Państwu się wydaje niedoskonałe, czy Pani się wydaje niedoskonałe, to też będzie zachęta dla innych, bo czasami może się wydawać, że a, to wszyscy są tacy genialni, tutaj mi tylko nie idzie, a tak zobaczyć, że no, inni są na takim poziomie jak ja, także razem będziemy gdzieś tam wspierać się, działać i próbować. I to będzie zachęta też do tego i dla Państwa wyzwanie, że chcę być coraz lepszy, a dla innych też, że ja nie mam czego się bać i mogę tworzyć też, tak? Bo inni też tworzą podobnie jak ja i będziemy się rozwijać. Także to się nie bać, tylko bawić, bo to ma być sympatyczna zabawa i naprawdę już nieraz mnie to wciągnęło. Scratch, także tworzyłem, no sporo stworzyłem projektów, także naprawdę lubię i bawię się też tym, także przesympatyczna zabawa. A dzieciaki też się w to wkręcają i chętnie tworzą. Także zachęcam do zabawy i tworzenia. Nie bać się, proszę się nie bać. Tylko.